Witam, Kamil Cebulski, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Jesteśmy tutaj, dyskutujemy o najnowszych zmianach, różnych ciekawych, głównie w branży gier komputerowych z Dawidem, ale Dawid nie zajmuje się grami, tylko zajmuje się, no w sumie, czym ty się zajmujesz? No, chyba chodzeniem po ludziach i wymuszaniem płatności. Tak, zbieram haracze. Głównie się zajmuję inwestowaniem w nieruchomości. To jest taki główny filar, który teraz robię. Kupuję i wynajmuję dom. Kupuję i wynajmuję domy i to jest właśnie taki główny z moich filar, taki, z którego żyję i w którym się rozwijam. A czemu to robisz i czemu to są nieruchomości, a nie po prostu jakieś takie działalność hotelu na przykład? O, jestem hotelarzem. Jeszcze nie jedna kombajnie. Wiesz co, czemu nieruchomości? Z przypadku a to tak całkowicie siadłeś sobie wyszło. Na ulicy i tak, a kupię sobie nieruchomość. Okej, dobra, kupmy nieruchomość. Tak. Tak, mniej więcej tak było, a jak mam to rozszerzyć, tą historię, wiesz co, no to wyszło z tego, że wyjechałem po studiach za granicę po to, żeby zarobić na to wesele wraz z żoną na pół roku. Po tym to pół co roku to zarabialiśmy za na... Co to Słuchaj, za słuchaj wesele? tego. Proszę, Dawid, ale co to za wesele? Pół roku zapieprzać w dwie osoby, żeby na wesele? Przecież wesele Tak. to jest inwestycja. Znaczy, wiesz, musisz zorganizować imprezę, ale przecież goście ci dają pieniądze i wychodzisz na tym na plus. No widzisz, i to dokładnie tak wychodzi, że jeszcze i na... jak rodzina będzie słuchać tego, to ze wstydu się chyba spalę. Chrzciny tak samo wychodzą, słuchaj, że jak zrobisz dobrą imprezę, jak ludzie już wiedzą, że dobre imprezy robisz, to jeszcze na plus z tym wychodzisz. No, ale wiesz, nawet chyba nie chodzi o to, żeby zrobić dobrą imprezę, tylko żeby zrobić tanią imprezę, nie? Może, wiesz co, zależy też, czego ludzie się spodziewają, bo jak usłyszą, że zrobisz, wiesz, wesele w remizie, tak, no to... też to jakoś może odzwierciedli to na koniec tej imprezy. No ale wracając do twojego pytania, skąd to się wzięło, słuchaj, no nie wiedziałem, co mam robić, tak? Skończyłem studia, myślałem, że będę tym rolnikiem, że będę sadził te, wiesz, borówki, czy tam coś innego robił. I tak ciężko z tym wychodziło, wiesz, bo w domu był jeszcze... Skończyłeś studia rolnicze ze specjalizacją borówki? Nie, nie studiłem, właśnie skończyłem studia mechanika i budowa maszyn, słuchaj. No to konkretny zawód, dobrze się chyba tak? zarabia. No dostałem coś, wiesz, pokrewnego tutaj w tej Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o pracę etatową. No ale szukałem czegoś więcej niż pracy na etacie, tak? Nie chciałem skończyć na etacie. Całe życie myślałem tak naprawdę, że tym rolnikiem będę. No ale jak skończyły się studia, to mój to tata czemu nie mi poszedłeś przedstawił, na wiesz, rolnictwo? realia. Poczekaj, czemu nie poszedłeś na rolnictwo w takim bądź razie? Może dlatego, wiesz co, że mój ojciec jest bardzo taką osobą terytorialną, wiesz, i on zawsze tak powtarzał, wiesz, że jak młode lwy dorosną, to wiesz, będą chciały starego lwa wykopać, a on lubi sobie, wiesz, na swoim podwórku sam porządzić, tak, i to jest coś, z czego on sam doszedł od zera. On tam był, wiesz, też człowiekiem na etacie, wiesz, jeździł wcześniej, wiesz, tirem, mechanikiem był i tak dalej, spawaczem na stoczni, miał tam trochę tych zawodów i wiesz, i tak od zera sobie, wiesz, zbudował właśnie rolę 100 kilometrów od miejsca swojego zamieszkania, nie? Wow! I... Ale to w jaki sposób? Po prostu pewnego dnia się spakował i co? Kupił 10 hektarów i pojechał w Bieszczady? Znaczy, jak to się tak nie, wiesz co, mówi? Został, pewnego dnia został jakby, bym to nazwał takim menadżerem, tak? U wielkiego, wiesz, takiego inwestora z Warszawy, który inwestował na północy Polski w różnych tam, wiesz, branżach, między innymi w rolnictwo, drób, ubojnie, sklepy. I wiesz, i on został tam po prostu menadżerem, tak? I wiesz, później jak przyszły zmiany w Polsce, Balcerowicz podniósł te stopy, no i zaczął się ten kapitał zwijać i ten człowiek po prostu chciał to sprzedać, tak? No i w tym momencie, albo wiesz, mój nawet ojciec, jak oddać, już nauczył się tego fachu. W tych czasach to ziemia była za darmo, można by powiedzieć. Tak, było tanie, wiesz co, mój ojciec jak robił grilla, to za tyle mogłeś kupić hektar ziemi. Tyle, co on wydawał na grilla. W mojej okolicy, tam w mojej okolicy po 500 zł chodził hektar ziemi, dzisiaj jest po 40 tysięcy. No, dokładnie. Ja mam kolegę... Śmieję, bo temat miał być o nieruchomościach, w zasadzie jest o nieruchomościach. No jest o nieruchomościach, no wiesz, no spokojnie, do działalności hotelarskiej wejdziemy, tak? Wiesz, to ciekawe to wtedy było, bo wtedy w Polsce dużo rzeczy brakowało i mój ojciec, wiesz, drobiem handlował i na tym drobiu tak naprawdę zarabiał, a ta ziemia to było coś dodatkowego.
Dzisiaj już jest, tak on twierdzi, jest na odwrót, tak? No. Tylko wtedy jak mógł tą ziemię kupować, nie było wtedy, tak mi się wydaje, wiesz, jeszcze dostępu do takiej edukacji, jak jest dzisiaj, tak? Dzisiaj jest Asbiro, jest wiele kanałów na YouTubie polsko-angielskojęzycznych, wiele książek, wiele tytułów i ludzie dzisiaj mają sposób, by się rozwijać, mają możliwości, by się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. No wtedy nie wiem, czy zdawali sobie sprawę, tak, że coś, co warte jest dzisiaj X, jutro może być X razy 40 warte, tak? Ale często tak jest właśnie, że robimy dobre rzeczy, ale ze złych powódek, tak? Znaczy, wiesz, w sensie, no ziemia, no była tyle warta, to się ją kupowało, ale nie po to, żeby kupić i sprzedać ją za 20 lat, tylko po to, żeby ją kupić i uprawiać marchewkę, a urosła wartość tak zupełnie przez przypadek. O, i to jest dokładnie przypadek. I to jest fajny bonus, tak. Dokładnie. I mamy jednego takiego wykładowcę, który właśnie tak kupował po 100 zł, po 200, po 500, znaczy wtedy też te miliony były, czy to ile tam tych miliardów i 3,5 tysiąca hektarów uzbierał. No, to jest urobić te 3,5 tysiąca hektarów, to jest potężna firma, ze 100 ludzi to on musi pewnie jak nie więcej robić, nie? To jest Tak, wyzwanie. tak, tak. No dobra, No, tutaj. czyli co? Bycie rolnikiem jednak Ja nie tak bardzo dane ci chciałem, no było. tylko tata powiedział, że synu, no, nie ma miejsca, nie? I bardzo dobrze, to jest dopiero A teraz jak ojciec. wracam, słuchaj, byliśmy na chrzcinach, szybko tak ci opowiem. No. Wiesz, no i impreza po chrzcinach i stoi mój ojciec z teściem i do mnie mówi, znaczy do teścia mówi, no i teść mówi, no i wiechu, kto tam, wiesz, na tej roli u ciebie zostanie, nie? Co ty z tą rolą teraz robisz? No jak to co, no? Dawid przyjedzie, będzie robił na. Dawid weźmie rolę. A ja mówię, że nie, że sorry, tato, ale wiesz co, no sprzedajcie sobie wszystko, kupcie sobie domek teraz, wiesz, na emeryturę na Mazurach i róbcie sobie tam, wiesz, wędkuj, czy tam marchewkę Kilka sadź. lat za późno, tak? Ale to wiesz co, zawód rolnik to jest zawód dożywotni i wiesz, jak ktoś jest rolnikiem, to żyje tym. Te uprawy są, wiesz, jak tak naprawdę to jest, wiesz, ten płód, to jest człowiek do tego podchodzi jak do własnych dzieci. I takie zaangażowanie ma ten rolnik, i on się już, rolnicy się rzadko kiedy z tym Ale wiesz rozstają co, Dawid, do końca życia, nie? ja bym wcale, no właśnie, i o to chodzi. Ja bym wcale tak nie przekreślał tego, no bo umówmy się, no teraz trzeba się tam dorobić i tak dalej, ale wiesz, no potem się gdzieś tam dzieci pojawiają, dzieci rosną i na pewno nie chcemy, żeby dzieci zostały lewakami, tak? No to jest chyba podstawowy cel Prawie. każdego rodzica, tak? No tutaj mamy dwa problemy, no bo dziecko. Przede wszystkim no, większość chyba tych cech dziedziczy genetycznie, tak? To jedna, ale jest też jakaś tam część ta środowiskowa. A co to znaczy ta część środowiskowa? No część środowiskowa, no to najwięcej lewaków jest w dużych miastach. Okay? Nie wiem, z czego to się bierze. Znaczy, podejrzewam, z czego to się bierze, ale no, nawet jest taka fajna mapka, jak sobie wrzucicie, gdzie na Trumpa głosowali, tak? A gdzie na Clintonową, no to jest mapa Stanów Zjednoczonych i na czerwono jest Trump, a na niebiesko jest Clintonowa. To 95% powierzchni. To jest na Trumpa, a te 5%, czyli te największe miasta, ale one znowu mają te więcej tych głosów, bo tam więcej ludzi Tak, mieszka, więcej tak? ludzi, tak. Więc no chcesz dobrze wychować dziecko, no to małe miasto i mniej tym lepiej, ale chcesz zarobić, no to jednak gdzieś tam duże miasto, więc może za 5 lat zmienisz zdanie, kiedy wiesz, córka zacznie ci przyprowadzać powiedzmy Nie kandydatów strasz mnie. w rurkach. No dobra. Zostawmy to, ale co, wyjechałeś na sezon dorobić na zmywak? Dokładnie w hurtowni kanapek. W magazynie pakowaliśmy kanapki do skrzynki. I tak to wyglądał każdy dzień. Każdego dnia pakowałeś kanapki do skrzynki po kilkanaście godzin. Wiesz co, no i po prostu, wiesz, pewnego dnia stwierdziłem, okej, no wiesz, dużo osób się z nas śmiało. Ja akurat jestem taki, że wiesz, że krytyka po mnie spływa po prostu, wiesz, mam jakieś tam wizje i cel, wiem, że po prostu, wiesz, jak coś na coś sobie obiorę, to po prostu do tego dojdę w krótszym bądź dłuższym czasie. I wiesz, ja akurat się tym nie przejmowałem, ale wiesz, dużo osób na przykład tak, wiesz, się z nas śmiało, że wiesz, że wyjechali po studiach, wiesz, robole robią gdzieś tam na magazynie, wiesz, ci co w Polsce zostali tam jacyś znajomi czy rodzina. Zazdrościli. Po mnie, słucham? Zazdrościli. Być może, wiesz, po mnie to tam spływało, wiesz, może żonę bardziej to czasem mogło tknąć.
jak to Tak, większość pewnie. kobiet jest bardziej wrażliwa. I po prostu, wiesz, pewnego dnia wszedłem do Empiku, wiesz, i zapytałem sprzedawcy, co mi może polecić, wiesz, jakieś książki związane z biznesem, edukacją w tym kierunku. No i dobrałem jakiś tam Masakra. tytuł, wiesz, bardzo taki popularny i wiesz, i wystartowałem z tym, zacząłem się interesować w ogóle całkiem innymi rzeczami i w końcu się wyrwałem tak naprawdę też z tego otoczenia, słuchaj, no bo będąc w Polsce, nie chcę tutaj, wiesz, mówić, że Polska jest, wiesz, temu winna, tylko po prostu otoczenie, z którego ja się wywodziłem, wiesz, czy to na studiach, w szkole średniej, czy wiesz, czy u mnie w miejscowości. Wiesz, ludzie, większość pesymistycznie bardzo nastawiona, tak? I wiesz, z jakimkolwiek, ktokolwiek pomysłem nie wychodził, to zaraz, wiesz, był gaszony i sprowadzany do ziemi, wiesz, no jakby to było takie proste, to by każdy to robił, że się, wiesz, i na co dzień żyłeś z przeświadczeniem, że się No to nic nie jest poza tak. etatem nie da w życiu robić, tak? Nic się po prostu nie da, bo musisz mieć od razu miliony, żeby zrobić biznes, to musisz mieć miliony. I No. wiesz, po tym jak czytałem te książki, słuchaj, patrzałem, co robią tutaj ludzie w Anglii, wiesz, sobie zobaczyłem, co robi ten landlord taki, wiesz, przychodzi, zbiera ten czynsz. Mieszkaliśmy na początku w takim kurniku, 20 ileś pokoi, chyba 3-4 łazienki, jedna kuchnia w piwnicy, do której się przyklejałeś, jak schodziłeś. Warunki bardzo słabe. I wiesz, i zacząłem się zastanawiać, no kurczę, ten człowiek przychodzi tutaj co tydzień, zbiera ten czynsz, wiesz. Jak go zapytałem, to nic innego nie robi, no to coś tutaj musi być z tymi Nic liczbami. innego, Wiesz, i zacząłem się. to mało przychodzić i zbierać pieniądze, no to wiesz, no nie każdy by chciał mieć zawód, wiesz, tego co wiesz, chodzi i zbiera wodomierze, tak? Czy Tak, tak. No ale wiesz, no to było co innego, wiesz, na pewno lepsza perspektywa niż wtedy, co ja robiłem, będąc na magazynie i pakując kanapki do skrzynek, tak? Zmieniliśmy później dom. Wiesz, i odtąd się zaczęła ta historia. Zacząłem zastanawiać się, wiesz, jakie są tutaj kredyty, ile ten landlord, wiesz, bierze ode mnie, patrzę, wiesz, ile on bierze ode mnie w czynszu, jak on musi za ten dom płacić kredyt, wiesz, i patrzę, wychodzi różnica. A co jak to wynajmiesz jeszcze na pokoje? Ja dogadałem się z landlordem, żebym mógł wynająć 3 pokoje u góry. Jeszcze zacząłem sam na tym zarabiać. On jeszcze na tym zarabiał. Mówię do żony, słuchaj, a co jak pominiemy tego landlorda? no to się I będzie wszystko. zakredytujemy i Słucham? no to trzeba wziąć kredyt, zakredytować się i tak. Coś, czego nie lubisz. No strasznie. No ale no właśnie. Ale wiesz, no to czemu nie na przykład wziąć od kogoś dom i robić to na, wiesz, taki podnajem, tylko koniecznie trzeba gdzieś ten kredyt i. Wiesz co, czemu? Ja kiedyś właśnie, to jest dobre pytanie, kiedyś tego spróbowałem. Przejechałem się po może 20 innych landlordach, oglądałem ich nieruchomości i po prostu ja jestem osobą taką, która, wiesz, nie lubi czegoś takiego, wiesz, że stawiamy na jakość. Ja lubię, jak jest jakość, tak? I wolę nawet obniżyć nieco zyski, ale budować w ten sposób markę i też współpracować z innym rodzajem klienta, tak? Więc ja nie mogłem się dogadać z tymi azjatyckimi, angielskimi landlordami, z tego względu, że wiesz, no wchodzę na przykład do domu i drzwi wyjściowe zamiast wyjściowe to są, wiesz, wstawione drzwi tak jak masz wewnętrzne do pokojów, tak? Wiesz, cienkie drzwi i mówię do tego właściciela, słuchaj, no ale wiesz, tutaj masz szparę nawet, one są, nawet nie pasują do tych drzwi, wiesz, do tej futryny wyjściowej, wiesz, no to przecież człowiek będzie zamarzał, mówię, a ktoś inny z ulicy wejdzie, tylko pchnie i wejdzie do domu, tak? To musisz te drzwi wymienić. Przeszedłem się po domu, wiesz, gdzieś tam coś cieknie i wiesz, cała podłoga w ogóle w kuchni zgniła, spróchniała i wiesz, i mówię, no tu masz, wiesz, kolanko do wymiany, czy wiesz, czy coś innego do zrobienia i to są po prostu ludzie, którzy nie wiem, czy ten kraj ich to nauczył, wiesz, tutaj brak stresu, wiesz, tak czy siak i tak będziesz zarabiał i tak wychodzisz na swoje. I po prostu wiesz, sam pewnie byłeś kiedyś w Anglii i wiesz, że no, nie mają tutaj dobrych standardów i ja się na to nie godziłem, no, a po każdej takiej rozmowie słyszałem, słuchaj, ja mówię, robiłem listę, okej, wezmę to od ciebie za tyle, na 5 lat będziesz miał gwarantowany czynsz, większy niż otrzymujesz teraz, ale musisz zrobić to, to, to i to i to. I zawsze rozmowa się kończyła tak, że ja nie będę uczył ich robić biznesu, nie? No, no właśnie. A potem przyjeżdżają tacy uczyć biznesu? Polacy z emigracji, zaczynają inwestować
i ci Anglicy i Azjaci płaczą, że nie mają klientów, tak? Bo wszyscy klienci przychodzą do nas, bo my nie robimy, wiesz, większość Polaków, którzy inwestują w nieruchomości, to nie robią fuszerki i po prostu są bezkonkurencyjni na rynku. No na razie. Na razie. Na razie, a potem oni zaczną konkurować z wami. Między sobą będziemy. No to dobrze, no konkurencja jest dobra. Mnie motywuje do wczesnego stawania, wiesz, i cięższej pracy. To nie lepiej iść na te kanapki, no jeżeli musisz jeszcze wcześniej wstawać i jeszcze ciężej. Nie, bo teraz to robię dla siebie i robię to z pasją. To tak samo jakbyś lubił, nie wiem, grać sobie w Monopoly i jeszcze za to miał płacone. Lubisz to robić i wiesz, lubisz w to grać i masz za to płacone. No to chcesz to robić, tak? No teoretycznie tak, tylko pytanie, wiesz, no w tym Monopoli no to zawsze jeden wygrywa, a iluś tam traci wszystkie pieniądze, tak? No bo tak jest system zbudowany. No tak jest gra zbudowana, tak. No ale tutaj wiesz, mówię o, wiesz, wyobraźmy sobie, że grasz z botami, tak? Tylko nikt nie wie, kto jest botem. No dobra, ale co, jedziecie, pracujecie, te kanapki, potem pewnie jakieś tam inne rzeczy. I co? Czytasz sobie książki, dowiadujesz się różnych rzeczy i nagle pomysł, wydajmy oszczędności całego życia, zakredytujmy dokładnie się, kupmy dom. Dokładnie tak, wszystko wydajmy, dokładnie tak, wszystko co do grosza, wydajmy wszystko co mamy. Byliśmy młodzi i żona sama też wtedy powiedziała, dobra, jesteśmy młodzi, jak stracimy wszystko, to odrobimy, tak? Zarobiliśmy to tam w jakimś czasie, byliśmy jeszcze, wiesz, przed 30, to żaden problem, jeszcze odrobimy to, tak? Spróbujemy, zobaczymy, czy się uda i na żywioł po prostu poszliśmy. Wiesz co, w międzyczasie też jeździłem na różnego rodzaju spotkania polonijne, gdzie, wiesz, Polacy, którzy już tam, wiesz, ktoś kupił jeden dom, ktoś może miał dwa domy, już, wiesz, organizowali jakieś spotkania i dzielili się wiedzą, więc to też dużo daje, tak? Właśnie w zasadzie to najwięcej daje, spotykanie się z praktykami. No dobra, książki, ale wiesz, gdzie podzielą się wiedzą, no ale tutaj masz zadecydować, czy 500 000 złotych pójdzie w pizdu, tak? Czy nie, no bo to jednak są ryzykowne rzeczy. No oczywiście są, wiesz, no... akurat, wiesz, my między sobą w swoim kręgu to się śmiejemy, że, wiesz, że żeby spartolić w nieruchomościach w UK, to trzeba być zdolnym inaczej, ale są tacy, jest takich pełno tak naprawdę i to przede wszystkim są tutaj, wiesz, rodowici już tu mieszkańcy. I mi się wydaje, że wiesz, jak człowiek dorasta w jakimś dobrobycie, to traci tą, wiesz, taką ostrość umysłu, wiesz, nie jest już, uśpiony jest, ta przedsiębiorczość jest bardziej uśpiona, tak? Spójrzmy na przykład, jak Ukraińcy się dorabiają w Polsce, bo oni, załóżmy, widzą tą różnicę i te możliwości, jakie oni mają w Polsce, których nie mają w Ukrainie, a to samo jest z nami, my jak wjeżdżamy z Polski do UK, my widzimy tą różnicę, jaka jest w UK, a Polsce, tak? Czego nie mamy w Polsce, a co mamy w UK, wiesz, i to jest, i to nam może też daje takiego, wiesz, poweru, tak? Żeby po prostu działać, coś robić, tak? No ale też jest gro osób, które, wiesz, wyjeżdża za tą granicę i żyje dokładnie na takim samym poziomie, wiesz, jakby żyli w Polsce, tak? Wiesz, na takim samym standardzie życia, wiesz, takiej samej jakości życia, przykładowo wynajmują jakieś mieszkanie, mają samochód, wiesz, i tak dalej, tak samo jedzą, po prostu no nie ma tej finansowej edukacji. Nie przesadzaj, jakie tak no samo może gorzej jedzą? Gorzej no, jedzą, tak, nie, bo w Anglii jest gorsze jedzenie. To się musisz usprawiedliwić, bo to tak, tak. Tutaj niefajne rzeczy mówisz. No dobra, kupiłeś jeden dom, zakredytowałeś się, poszedłeś do kościoła się pomodlić na wszelki wypadek. No ale co? No to przecież jest dom, tak? No to trzeba coś, jakoś go posprzątać, jakoś go, nie wiem, przygotować, jakoś szukać tych ludzi, którzy by u ciebie tam mieli płacić ci. Mhm. Więc tak, słuchaj... Jeżeli chodzi o szukanie, po prostu wiesz, do internetu, tak? Ja byłem jednym z pierwszych Polaków, jak nie pierwszym, bo nigdy nie widziałem takich ogłoszeń, który zaczął ogłaszać pokoje na wynajem w Sheffield, tak? Polacy w Sheffield. Nigdy nie widziałem takich ogłoszeń, ja byłem chyba pierwszym, który zaczął wrzucać takie, który się odważył, który był gotowy na hejt oczywiście, bo zawsze się jakiś hejt znajdzie, który zaczął wynajmować te pokoje i dawać ogłoszenia, tak? No dzisiaj już to wygląda tak, że jak teraz wejdziesz sobie nawet na próbę, wpiszesz w tym momencie na Facebooku w Polacy Sheffield, szukam pokoju na wynajem, to od razu parę osób napisze, polecam Dawid Dowbusz, tak? Ale no te polecenia skąd się wzięły, to markę trzeba było zbudować.
Od czego to się zaczęło? No słuchaj, od tego właśnie, że podnajęliśmy te pokoje w domu, w którym mieszkaliśmy, no i stwierdziliśmy, że słuchaj, no fajnie by było wynajmować to wszystko na pokoje, tak? Bo jest dużo większy zwrot, jest więcej pracy. Przede wszystkim najwięcej pracy było na początku, bo wszystkiego się uczyliśmy, tak? Jakich ludzi dobierać, tutaj było sporo błędów. Wróć. Powiedzieć coś takiego, że wynajęliście pokoje w mieszkaniu, gdzie mieszkaliście. To znaczy tak, co? Tak. Wynajęliście cały sobie taki segmencik, tak? Ten angielski, brzydki, taki wiecie, Tak. z tego kamienia, z brzydką piwnicą i tak dalej, i z kośnym trawnikiem. I co? I tam jest trzy te bedroomy, tak? Jakoś tak to się nazywa. I co? Mówicie, ok, po co nam tyle pokoi i co? Wpuśćmy sobie lokatorów. No, było wyzwanie, tak. Słuchaj, no nie polecam tego każdemu, bo to jest na pewno dyskomfort, ale dokładnie tak było, tak. I wpuściliśmy sobie lokatorów na pokoje na piętrze. My zamieszkaliśmy w salonie, który był osobno, więc kuchnie i łazienki były wspólne, ale to nam, słuchaj, pozwoliło bardzo szybko oszczędzać pieniądze właśnie na depozyt, żebyśmy kupili własną nieruchomość. Było sporo przygód, było, wiesz, ktoś na przykład kradł tobie jedzenie z lodówki, więc mieliśmy lodówkę w salonie. Specjalnie sobie potem kupiliśmy małą lodóweczkę do salonu. No Pewnie się tak, niektórzy no to zdziwili, że... zrobiłeś tak, żeby oszczędzać, ale żeby oszczędzać, to musisz wydać na lodówkę, na to, na tamto, na kłódkę. No, tylko na lodówkę. Tylko na lodówkę dodatkowo, tak. Wiesz co, dużo, wiesz, na początku to ekstremalnie oszczędzaliśmy, ekstremalnie, wiesz, za każdym razem jak do Polski jeździłem, to wiesz, dwie torby pełne wędlin, wiesz, tego wszystkiego przyjeżdżały do UK. Kurczaki to kupowałem, pamiętam wtedy jeszcze w promocji, jak chyba były takie promocje, że wiesz, jak kupiłeś dwa, to trzeci był gratis. To ty szczęście. Więc w domu, wiesz, w domu siedziałem i to wszystko porcjowałem, tak? Wiesz, osobno piersi, osobno to, wiesz, to będzie na rosół, to będzie na obiad. No dzisiaj już inaczej to wszystko wygląda. Dzisiaj, wiesz, bardzo staram się wszystko delegować i wiesz, i to, co może mi zająć czasu, na przykład, no nie pójdę, wiesz, i nie przekopię ogródka, bo wolę na przykład pojechać i obejrzeć deala i zrobić, wiesz, fajną inwestycję, więc dzisiaj to się odwróciło, wiesz, o 180 stopni, no ale od czegoś trzeba było zacząć, tak? Ale Ja nie miałem od razu, wiesz, pomysłu na... Czemu nie przekopiesz ogródka? Słucham? Czemu nie przekopiesz ogródka? Raz, że mi to nie sprawia przyjemności. Wiem, że niektórzy lubią pokopać sobie w ogródku, a dwa, słuchaj, no chciałeś wolę... być rolnikiem! No kiedyś przekopałem, słuchaj, no kiedyś cały sad drzewek zasadziłem, tak? Więc swoje życie przekopałem, tak? Dzisiaj już wolę robić w tym czasie coś innego, wziąć rodzinę i do parku z nimi pojechać, tak? Wiesz, jak mam czas, to nawet, wiesz, parę razy w tygodniu sobie gdzieś pojedziemy, tak? A jak nie mam, no to wtedy jest parę tygodni pauzy, więc wolę to pożytkować na coś innego. No dobra, czyli co, ekstremalne oszczędzanie? Na początku tak. Wiesz co, no ja nie miałem pomysłów na biznes na starcie, tak? Nie chwalę się tutaj, wiesz, że nie wiem, że urodziłem się i zawsze, wiesz, robiłem biznesy, coś tam za dzieciaka robiłem, jajka sprzedawałem na wsi, tak? Jakieś miałem tam pomysły, wiesz, czy to stare jakieś przynęty po ojcu, wędkarskie, wiesz, jakaś tam może smykałka była za dzieciaka. No ale wiesz, jak już tu przyjechałem, no to no nie miałem skąd brać, wiesz, jakichś pomysłów na, wiesz, na szybki biznes, nie mając zero na koncie, tak? Więc skupiliśmy się na tym, żeby jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie oszczędzić. Słuchaj, no i owoce tego były, tak? Bo pierwsze trzy nieruchomości mieliśmy kupione już po 10 miesiącach, więc... Ale nie uważasz, że to taka trochę była przesada? No bo wiesz, kochanie, tutaj no mieszkamy sobie, ale może byśmy tutaj jeszcze do naszego domu zaprosili dwóch lokatorów, bo... Wiesz co, my jako studenci mieszkaliśmy z innymi na pokojach, więc dla nas to nie był żaden problem, byliśmy już przyzwyczajeni. Ale to nie mieliście czegoś takiego, żeby no jednak podwyższać sobie te standardy i wiesz, no zaszaleć, mieć to mieszkanie i za... Bo no, zaszaleliśmy chyba numer 7 sobie kupiliśmy, więc... Więc wiesz, trochę poczekaliśmy, żeby później mieć tą gratyfikację. No dobra, czyli co, oszczędzanie na wkład własny, czyli co, z 10 tysięcy funtów trzeba było oszczędzić? Tak. No my oszczędziliśmy nawet więcej niż 10 tysięcy i to dosyć krótkim czasie. My miesięcznie odkładaliśmy chyba ze 2000 funtów każdego wow. miesiąca. Czyli co, robota na dwa etaty i...
I kurczaki na jedzenie. Tak, kurczaki, ryż i warzywa Ryż, gotowane. no bo najtańszy. Tak, 2-kilowe worki i zasuwamy, tak. No ale wiesz, no to zawsze są takie, to były takie starty, wiesz, ja nie chcę być kojarzony, wiesz, ktoś słucha tę audycję i ktoś będzie mnie kojarzył, słuchaj, ten tam mieszka na Kurniku i wcina kurczaki z ryżem. Wiesz, no to były jakieś początki, tak, to już, wiesz, jest dawno za nami i dobrze tak naprawdę to wspominam, wiesz, czy czegoś to może też nas w życiu nauczyło, wiesz, jakieś pokory na pewno, tak. Cieszę się, wiesz, moja żona zawsze tak powtarzała, żeby chciała czegoś się dorobić od zera i wiesz, jej, wiesz, życzenie się spełniło, wiesz. Mało tego, wiesz, byłoby na pewno nam dużo lżej jeszcze, gdyby nie to, że mój ojciec co chwilę miał u siebie tam jakieś inwestycje, a to Żermanowa pole sprzedaje, a to ktoś inny pole sprzedaje, a to kombajn jest na sprzedaż, wiesz, i tam troszeczkę też tego kapitału wysyłałem. Wtedy jak byliśmy na starcie, tak? Więc mogło to pójść nawet jeszcze lepiej i szybciej. A wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jakbym tego żałował, tak? Mój ojciec tego nie wydawał, wiesz, na, nie wiem, luksusowe samochody czy drogie zegarki, tylko wydawał to, wiesz, na inwestycje, tak? Kupił jakiś kombajn, kupił dodatkowy ciągnik, dokupił sobie ziemi, więc wiesz, gdzieś to tam w rodzinie zostaje, tak? Gdyby mi powiedział, Dawid, słuchaj, chcę kupić wszystkim nowe telefony, nie wiem, drogie zegarki i super fury, no to bym na pewno tych pieniędzy nie wysłał, tak? Do Polski. No ale wiesz, tak w jakiś sposób też tam rodzinę wspieraliśmy, nie? Więc odbiło się to też tym, że no, mieliśmy mniej tutaj do dyspozycji, tak? No dobra. Czyli co? Oszczędności są, ciężka, że tak powiem, charrua, oszczędzanie, pierwsza nieruchomość, wynajęte. Co? Remont. Nie, pierwsza nie była remont. Druga był Czyli duży co? remont. Dopiero kupujecie i tak od razu ludziom puszczać? Tak, pierwszą kupiliśmy od razu, wiesz, w takim średnim standardzie po babci tutaj Angielce, która nie chciała się wyprowadzić, twierdziła, że tu jest coś takiego jak łańcuszek w Anglii, to się nazywa. I łańcuszek to jest coś takiego, że ty sprzedajesz dom, kupujesz następny, ten ktoś też sprzedaje i kupuje następny i robi się taki łańcuch kupujących i sprzedających. I po prostu wiesz, jak gdzieś się to wysypie, no to cały łańcuch jest przerwany, wiesz, i się zaczyna robić historia od do momentu przerwania. I ona twierdziła, że to nie jest łańcuszek. Agencji mi powiedzieli nieruchomości, że to nie jest łańcuszek, i zamiast kupić to w parę miesięcy, to trwało aż pół roku, tak? I w pewnym momencie powiedziałem, że no, znaleźliśmy już inny dom i się wycofujemy, i wtedy ta kobieta dostała takiej motywacji, że w 2 dni wyprowadziła się z tego domu i miała pieski. Ona zawsze tymi psami się usprawiedliwiała, miała chyba 3 psy, tak? I tutaj coś powiem takiego drastycznego, to był jej wybór, nie mój. Miała rodzinę, słuchaj, dostała kupę kasy, bo ten dom miała chyba spłacony. Więc jej miłość do psów tak się skończyła, że jeden został uśpiony, a 2 trafiły do schroniska, tak? I zmotywowana była, żeby w 2 dni oddać nam ten dom, tak? 2 dni później już był dom w naszych rękach, tak? No i później, wiesz co, dużo nam pomogło, wiesz, to, że my pracowaliśmy po 6 dni w tygodniu i raz ten jeden dzień w tygodniu przeznaczaliśmy jeszcze na edukację, tak? Dużo jeździliśmy na spotkania, poznawaliśmy ludzi, poznawaliśmy brokerów. W Anglii jest o tyle fajnie, że masz każdego specjalistę możesz znaleźć w języku polskim, tak? Doradców kredytowych, prawników, budowlańców, elektryków, hydraulików, księgowych, wszystko. Po prostu tu jest wszystko już w języku polskim dostępne, tak? Możesz przyjechać nie używając języka. Więc my też na początku jakieś tam błędy popełnialiśmy, bo chcieliśmy dać jak najwięcej wkładu własnego na pierwszą nieruchomość i akurat doradca kredytowy, wiesz, nam doradził, słuchaj, no to nie, jak chcesz kupić drugą, kredyt i tak ci się o dużo nie zmniejszy rata, a już masz pieniądze, żeby zaraz kupić następną, tak? Więc 4 miesiące później już mieliśmy No następną. też tak kiedyś doradzali, a potem Szwajcaria uwolniła franka i Tak. Ale my nie mamy we frankach, to jest raz. nie szkodzi, nie szkodzi. A dwa, wiesz, kiedyś w Anglii było coś takiego, że dawali kredyty na nieruchomości na 125%. Nie musiałeś mieć wkładu własnego. Na podstawie zarobków dostawałeś, wiesz, kredyt na dom, plus dawali ci jeszcze na remont. I to była straszna głupota. Tutaj mało co niektóre banki nie zbankrutowały w 2008. Wiesz, to, że ktoś zarabia, to nie znaczy, że on umie sobie radzić z tym budżetem, tak? I sporo nieruchomości wtedy trafiło na rynek, sporo bankrutów.
po tej lekcji w UK się nauczyli i teraz musisz mieć spory wkład własny, tak? Żeby kupić dom dla siebie, w którym ty masz mieszkać, to masz, to nie aż tak duży, 50%, ale już dom na wynajem to jest przynajmniej te 25% wkładu własnego, tak? Więc to nie jest tak, że masz dom tam, wiesz, bez własnego kapitału włożonego w niego, nie? Więc w UK się o tyle zabezpieczyli i wiesz, jakby przyszedł na przykład kolejny ten krach, no to jak mamy takie ceny w Yorkshire, tu na północy około 100 tysięcy funtów za dom, no to wiesz, jak spadnie znowu tam 6% przykładowo, ta nieruchomość na wartości, to i tak masz, wiesz, tyle tej nieruchomości wkładu własnego, że ta pożyczka i tak jest znacznie mniejsza No niż i wartość tego no domu, dobrze, tak? Więc ale. ten chodzi o to, wiesz, że jak przyjdzie kolejny krach, ludzie zaczną bankrutować, te ceny nieruchomości spadną, tak? No to jak banki będą przyjmować domy, no to one nie zbankrutują, bo sprzedadzą je załóżmy 6, 8, nawet 10% taniej i to ich nie uderzy, bo ta pożyczka jest i tak mniejsza niż wartość tego domu, tak? Więc bank nie wyjdzie na minusie. A wcześniej było tak, że jak te banki dawały 125% wartości tego domu, tak? I teraz taki delikwent zawijał się, nie miał na kredyt domu, został zabierany, no to te banki, nie dość, że one straciły te nieruchomości na wartości, tak? No to te banki wychodziły na minusie na każdej sprzedaży, tak? I stąd się wziął, wiesz, poważny kryzys, gdzie no musiał oczywiście rząd moimi podatkami je wesprzeć później. No po pierwsze nie musiał, tylko wesprał, a po drugie wiesz, no ale to nie jest tak, że to banki, no bo jeżeli wartość twojego domu spada, no to bank cię prosi, ej, chwila, bo wartość spadła, a ty masz nadal tylko te 5% czy ileś, to ci teraz już nie masz 0% wkładu własnego, więc proszę dopłać nam ten wkład własny, tak, żebyśmy nie byli powyżej tych Wiesz co, rozmawiałem z masą ludzi na ten temat i nikt jeszcze nie słyszał, żeby takie coś się wydarzyło, jeżeli chodzi o landlordów, że nieruchomości spadły i przyszedł bank i mówi, słuchaj, dopłać tam różnicę. Ale za to były takie historie, za to były takie historie, podam ci przykład, jak na przykład Anglik właśnie zakupił hotel za 3 miliony funtów. No i zaraz po kryzysie, kupił go przed na górce i zaraz po kryzysie przyszedł rzeczywiście bank i powiedział, słuchaj, z naszych wyliczeń wychodzi, że on jest wart 2 miliony i tak, musisz nam oddać. I i były dopłacić. takie historie, że na przykład jemu zostało zabrane tak ten hotel, tak? No ale tak jak mówię, teraz w tym przypadku, jakim jesteśmy teraz, to wkład własny, jaki my już mamy w tych nieruchomościach, jest tym zabezpieczeniem. Okej. Wcześniej ten wkład własny był zerowy albo bardzo znikomy, tak? Więc jak ja mam wkładu własnego 25 tysięcy przykładowo na domku, który jest wart stówę, no to bank ma tam 75 tysięcy pożyczki, tak? Wiesz, jemu zależy tak naprawdę, żeby ten klient płacił, no bo on z tego ma biznes, tak? On nie chce, żebyś ty odchodził z kredytu, bo on zarabia na twoich płatnościach, na twoich ratach. No tak, Wiesz, ale tutaj z o tyle drugiej te banki strony, są inne poczekaj, jeszcze. ale z drugiej strony sprzedawca kredytu nie zarabia na tym, że ty spłacasz ten kredyt, tylko sprzedawca kredytu zarabia na tym, że ty ten kredyt bierzesz i on otrzymuje z tego prowizję. Więc no jak ci tak podpowiada, a może tak trochę mniej tego wkładu własnego, to sobie trochę rata będzie wyższa, ale sobie weźmiesz dwa kredyty, no to wiesz, A to akurat on też doradca nie do kredytowy, końca wiesz, ci. Mortgage Advisor. No To właśnie, no to Mortgage doradza Advisor ci. tutaj jest, to jest osobna branża w ogóle, wiesz. Masz prywatnych Mortgage Advisorów, które nie pracują w bankach. Oni nie pracują w bankach, są po prostu niezależne firmy, które szukają jak najlepszych produktów dostępnych na rynku, więc. Tak. A i tak mają płacone od kredytu. No bo jeżeli użyjesz Tak, tak. jego w jednym kredycie, albo Tak. użyjesz go w dwóch kredytach, to wiesz, to też nie do końca osoba, która tak doradza, tak wiesz, obiektywnie, tylko gdzieś tam ma jakiś takie światełko, ty może by mu wcisnąć więcej tego. Nie, to jest prawda, tak, zgadzam się, no. Bo od każdego kredytu ma swoją prowizję. No dokładnie, więc nie wiem, czy to taka rada zadłużyć się, idźmy więcej tych kredytów. I no to tak, nie masz takiego wrażenia, że tak trochę za ostro, tak? Nie, nic. Nie, nie. Nie? No dobra. No dobra, to było dawno, Wiesz dawno co, nieprawda. tutaj powiem ci jeszcze taki przykład. Masz na przykład jedną nieruchomość, na której zarabiasz przykładowo tam na czysto, nie wiem, te 800 funtów, tak? Już po kredycie, po wszystkim, tak? Masz tą samą nieruchomość i zarabiasz na niej 1000 funtów, tak? No to lepiej mieć 4 razy 800 niż raz razy 1000, to jest jedno, a dwa, w UK, wbrew temu co mówią w telewizji, Brexitami straszą i tak dalej, cały czas napływa bardzo dużo ludzi, cały czas bardzo dużo budują fabryk, domów, wszystkiego, dróg, tak?
Dalej tutaj się rozwija. Ceny domów bardzo, bardzo rosną, tak? Wiesz, kiedyś ktoś mówi, ok, bańka to jest być może w Londynie, bo tam cały świat inwestuje, ale na północy zawsze to jest, wiesz, w miarę relatywne do zarobków. I kiedyś na przykład nieruchomości kosztowały tu na północy po 30 tysięcy funtów, tak? Jeszcze 20 lat temu. Dzisiaj kosztują po 120 tysięcy, wiesz, ma na to wpływ również inflacja i parę innych czynników, tak? No ale jednak, mając te pieniądze pod poduszką, lepiej, żeby się miał, wiesz, ulokowane w nieruchomości i przynajmniej ta inflacja ci ich nie zżera, tak? No bo jak ktoś miał te 30 tysięcy lat 15 czy 20 temu pod poduszką, no to wtedy by miał dom za gotówkę, tak? A dzisiaj miałby tylko na wkład tam własny, przykładowo, tak? Gdyby kupował buy-to-leta, więc ja na przykład się cieszę, że wiesz, nabrałem, wiesz, wbrew temu, co akurat ty czujesz na ten temat, nabrałem tych kredytów, bo każdy z moich domów urósł na wartości przez te ostatnie parę lat między 10 a 40 tysięcy funtów, tak? W zależności od tego, w jakiej lokalizacji, w jakiej cenie go kupiłem. No i tak szczerze ci powiem, no to ja się cieszę, że urosło na cenie kilkanaście tam domów niż kilka, tak? Bo dzisiaj, jakbym to spieniężył, załóżmy, no to ta różnica trafia do mojej kieszeni. Okej, no tylko nie wiadomo, ile funt jest warty. To jest też trzeba wziąć pod uwagę. Przykładowo, teraz wróciłem z Las Vegas i pizzeria, ta sama pizzeria w tym samym miejscu, gdzie kupowałem pizzę 5 lat temu, podwoiła cenę w tej samej pizzy. Czyli kosztuje dwa razy tyle. I wiesz, a ludzie nie zarabiają dwa razy tyle pieniędzy, więc No, albo dolar wiesz. stracił tyle. Albo dolar tyle stracił, albo tyle nadrukowali, i tak dalej, więc ciekawe, jakby to było do cen złota, nie? Czyli do jakiejś takiej waluty Kiedyś widziałem, wiesz, ktoś stosowanej. wykład taki na temat kruszców właśnie, że nieruchomości w stosunku do ceny złota czy tam srebra są bardzo, wiesz, przybliżone do tego, co było tam lat 10 temu, tak? Zmieniałem się tylko, wiesz, w stosunku do ceny pieniądza, wiesz, papierowego, tak? I Dokładnie. no, a jest to spowodowane tą, wiesz, tą inflacją, tym drukiem i No, dokładnie. To dlatego jest ja nie taka. lubię mieć No pieniędzy dobra. papierowych. No Lubię, dobra, ja się ich pozbywam. czyli Wolę się pozbywać. strategia prosta, czyli kupić dom, wynająć na pokoje, uzbierać pieniędzy, kupić drugi, kupić trzeci, kupić czwarty i tak kółko. Czemu nie flipy? Wiesz co? Bardzo dobre pytanie. Bo tu jest Dlaczego? coś Bo tutaj w takiego. Tak. Polsce, no ty na kontestacji te też audycję prowadzisz i ten Agnieszka Piesto te też na kontestacji a audycję z Danielem prowadzi. I na przykład oni jakieś 2 lata temu, pi razy oko oczywiście, nie wiem czy przeczytali jakąś książkę, nie mają żadnego pojęcia, mieli nieruchomości na wynajem, ale wszystkiego się wysprzedali. Nie wiem, kilkanaście sztuk mieli, wszystkie mieszkania, wszystko sprzedali, skeszowali się za gotówkę i robią flipy, flipy, flipy. No już na kamienicach robią flipy, mówią, że wynajmowanie to takie, że tutaj we flipach są pieniądze, czyli powiedzmy taka firma budowlana, która remontuje Już ci mówię swoje. czemu. Po pierwsze, bo jest tutaj narzędzie, którego nie ma w Polsce. Jest to coś takiego, co się nazywa remortgage, czyli rekredytowanie, refinansowanie nieruchomości. I w przypadku, gdy ty kupisz dom tanio, tak jakbyś kupował, takie same zasady, jakbyś kupował na flipach. Idziesz, kupujesz dom tanio, remontujesz go, podnosisz wartość, przychodzą agenci z prywatnych agencji, załóżmy, nieruchomości, wyceniają ci ten dom i na koniec zamiast wystawiać go przez agencję na sprzedaż, sprzedajesz go, tak powiem, sam sobie. Masz go w banku A, idziesz do banku B i mówisz sobie, ja chcę kupić ten dom, tak, od Dawida, czyli od samego siebie. I bank B ci go wycenia, jest wart tyle i tyle. Ty dostajesz nowy kredyt, dostajesz całą pulę, tak? I po prostu spłacasz ten stary kredyt, a ta różnica zostaje dla ciebie, tak? Czyli I możesz ty się możesz. jeszcze bardziej zadłużyć, ponieważ Tak. wartość nieruchomości rośnie, więc twój wkład, powiedzmy 5-procentowy, się nagle zrobił wkładem, nie wiem, 10-procentowym i wtedy możesz jeszcze sobie te 5% uszczknąć. No ale. No podam ci, wiesz, dla przykładu, no nawet więcej. Podam tak na prostych liczbach. Kupiłem dom, wiesz, ten drugi właśnie, kupiliśmy do remontu, zrobiliśmy duży remont. Kupiliśmy go za 65 tysięcy. Wkład własny, też, wiesz, tutaj w Anglii można być bardzo elastycznym. Ja go kupiłem na 10%, bo powiedziałem, że na chwilę, znaczy na chwilę, no powiedziałem w banku, że
Muszę mieć swoje osobny dom, tak, bo rozstaję się z żoną, tak, więc musiałem mieć dom dla siebie, czyli mój rezydencki. 100 metrów dalej. Dzięki temu mogłem kupić na 10%. I to jest, wiesz, to jest Anglia. Nikt mnie nie poprosił o papiery rozwodowe czy o coś tam innego. Wiesz, pieczątki, nie pieczątki, podpisy. Nie wiem, w urzędach, No nie wiadomo ładnie. ile. Po prostu okej, przez telefon, tak, rozchodzę się, potrzebuję swój rezydencki, nie ma problemu. Dostajesz i dzięki temu miałem niski wkład własny, bo tylko 10%. No i mogłem resztę pieniędzy wykorzystać na remont. Więc tam był koszt jeszcze prawnika i brokera. Remont wtedy też mieliśmy tam 20 parę tysięcy. Łączny koszt wyszedł nam inwestycji 30 parę tysięcy, tak? A 35 tysięcy wyciągnąłem w gotówie z remortgage'u, tak? Dom był wyceniony potem na 125 z 65 i wyciągnąłem więcej niż tak naprawdę miałem na początku, pół roku wcześniej, tak? Dom zachowałem, który mi tam przynosi bardzo fajny dochód pasywny. Wartość kredytu mi wzrosła tam może o 100 ponad funtów. Dla przykładu powiem, że pokoje się wynajmuje między 300 a 400 funtów. Miesięcznie. Tak, miesięcznie, tak. Między 300 a 400 funtów miesięcznie. Ten kredyt mi podskoczył tam może o 100 funtów ponad. Więc miałem od razu kapitał, żeby kupić następny, tak? I pierwsze 3 domy kupiliśmy w 10 miesięcy. Czyli co, Dzięki właśnie, dzięki takim narzędziom. I to zacząłeś. jest moja No odpowiedź, dobra, ale dlaczego poczekaj, poczekaj, poczekaj. jakbym zrobił flipa, to by po prostu urósł mi kapitał, tak? Miałbym, wiesz, tutaj masz wtedy od razu też, może nie na nieruchomościach rezydenckich, na rezydenckich jesteś zwolniony z podatku, jak sprzedajesz nieruchomość rezydencką, ale na przykład na nieruchomościach inwestycyjnych, buy-to-letach, to masz dodatkowo jeszcze podatki ci dochodzą. Wiesz, i w tym przypadku, jakbym robił flipy, to mam jeszcze dodatkowe podatki. Jak robię remortgage, w Anglii dług jest nieopodatkowany, tak? W Polsce, z tego co wiem, to pożyczki są podatkowane. W Anglii, jak ja tobie pożyczę pieniądze, to nie płaci nikt od tego podatku. W Anglii tak jest, Tak tak? jest. I tak samo z nieruchomościami. Dlatego jak Tak powiem, macie komuś wiesz. pożyczyć pieniądze, to jedźcie sobie Ryanairem czy jakimś innym wizerem Wiesz, do Anglii i tam tak. pożyczcie pieniądze, Oczywiście. albo na terenie ambasady w Warszawie na przykład możecie sobie Wiesz, jechać tam. nie to, żebym promował, wiesz, ale też znam tutaj Anglików, Azjatów i wiesz, i strasznie tutaj tak naprawdę dużo piorą pieniędzy tutaj, tak? Właśnie poprzez takie różne operacje, że Azjaci przede wszystkim mają, wiesz, różnego rodzaju źródła dochodów, tak? Wiesz, i w nieruchomościach poprzez takie refinansowania, wiesz, piorą sobie No pieniądze, dobra, tak? czyli Bo co? zrobią sobie przykładowo, wybudują coś za gotówkę, zaremontują coś za gotówkę i wiesz, i potem idą po rekredytowanie i mają wtedy, wiesz, kapitał na koncie bez podatku i nikt się nie pyta, wiesz, w banku, wiesz, skąd ty miałeś na cegły czy na coś innego. Przychodzi bank, rzeczoznawca, mówi, okej, to jest teraz, nie wiem, było, nie wiem, był biurowiec, teraz są mieszkania. To jest warte tyle i tyle. Tyle dostajesz od nas hipoteki i człowiek ma w tym momencie pieniądze na koncie, tak? Tutaj, wiesz, akrobacje w UK to są po prostu, wiesz, jak ja obserwuję, co tutaj robią ludzie, to są alpejskie, tak? Ale wiesz, rząd brytyjski też inaczej do tego podchodzi, bo oni się cieszą tak naprawdę na wiele rzeczy, oczy przymykają, bo się cieszą, że, wiesz, powstały nowe miejsca pracy. I oni mają tak naprawdę największe wpływy wiesz, z tych ludzi z etatu, z podatku dochodowego, z VAT-u, tak? No I po tak. prostu przymykają, wiesz, i przymykają oczy na wszystko, tak? Dopóki, wiesz, nie trafiają się między tymi Azjatami czy tam Anglikami jacyś przyjaciele, którzy tam, wiesz, donosy wiesz, składają, dopóty, wiesz, nikt się tak naprawdę tym szczególnie tam nie interesuje, wiesz, nie to, żebym ja też zachęcał do, wiesz. Lepiej wiesz, ja tutaj zachęcam, róbcie tak, żeby królowa was tutaj, wiesz, lubiła i żeby was tam za kracie nie wkładała, bo też takie historie słyszę o Polakach, akrobatach, którzy, wiesz, trafili do aresztów czy tam do czegoś za jakiś tam fraud, nie? No ale po prostu, wiesz, koniec końców te urzędy, to wszystko, wiesz, jest znacznie, znacznie, znacznie bardziej przyjazne niż to jest w Polsce, tak? I to jest jeden z głównych też powodów, dlaczego ja na tą chwilę nie zamierzam w ogóle inwestować w Polsce, tak? Ja nigdy nie byłem w urzędzie Ty też? skarbowym. Ty też nie No. zamierzasz inwestować w Polsce? Nie zamierzam, nie. To już jest nas dwóch, nie? Aha, no to jest nas obojech dwóch.
Wiesz, tu jest ten kraj przyjazny. Nawet jak księgowa moja pierwsza się w podatkach coś pomyliła, to drugi księgowy, wiesz, zaraz napisał pismo i bezproblemowo to odwrócił, i zamiast zapłacić, to jeszcze zwrot dostałem, tak? Więc wiesz, chodzi o to, żeby robić, wiesz, to wszystko ok, rób to legalnie. Wiesz, jeżeli ci przysługują jakieś tam zwroty podatków, to trzeba to wykorzystywać, tak? Takie jest No. prawo. No ale to też księgowy musi mieć wiedzę, wiesz. I fajne jest to, że ja nigdy w urzędzie skarbowym nie byłem. Nigdy, wiesz, moje rozliczanie podatkowe to nie wiem, trwa godzinę czy dwie raz w roku, tak? No to I to wszystko. twoje też. No moje też, tak. No i twoje też pewnie. Moje Wiesz, też. kupowanie domów też jest bardzo fajne. Wiesz, ty kupujesz domy na przykład nie wychodząc z pokoju, tak? Klikniesz na internecie, kupiłem, bo są na przykład aukcje internetowe. Skan dowodu, drukujesz na drukarce dokumenty, podpisujesz, skanujesz, wysyłasz, wiesz, i dom jest kupiony, tak? I sam proces trwa dłużej, Poczekaj, poczekaj, bo poczekaj, wróć, wróć, prawnik. wróć, 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 wróć. Czyli że co? Nie trzeba do notariusza chodzić i płacić mu horrendalnych pieniędzy, tylko sobie co? Skanujesz dowód i wysyłasz, przelew wysyłasz i co? Wysyłasz papiery pocztą i ci przychodzi podpisane przez drugą stronę? Nawet nie pocztą. Pocztą, jeżeli prawnik sobie życzy. Jak sobie nie życzy, to Mailem. tylko ostatnia kartka z podpisem i skanem. Czary Mary. I nie trzeba parafować na każdej stronie? Ja mojego prawnika, czyli odpowiednik polskiego notariusza, poznałem dopiero przy 10. nieruchomości. Pojechałem i kupiłem mu tam wódkę Belwedera, postarał się i dopiero tam swojego czasu przy 10. nieruchomości pojechałem mu i zrobiłem prezent. Zobaczyłem w końcu, jak on wygląda. No proszę, No no proszę. No i proszę, no proszę. potem się dziwimy, Potem się dlaczego u dziwimy, nas jest dlaczego tak tak jak. Oj. Tak jak jest. Okej, dobra, dobra. ale zostawmy już te urzędy, bo to no nie chciałbym o urzędach za bardzo się skupiać. Powiedziałeś taką jedną rzecz, że drugi dom wyremontowaliście, ale ja tak sobie myślę, że co? Remontowaliście go po to, żeby ten remortgage wziąć, tak? Czyli dlatego te domy tak ładnie wyglądają. Nie dlatego, że ty chcesz, żeby ludzie mieszkali w tych, wiesz, domach bez tych drzwi z przodu, z tą dziurą, wiesz, to co mówiłeś wcześniej, tylko dlatego z kapitalistycznego zysku, żeby te domy ładnie wyglądały i tak dalej, i tak dalej. Ale wytłumacz mi jedną rzecz. Patrzcie, kupujesz dom za 100 tysięcy, tak? Jest brzydki. Ładujesz 30 tysięcy w remont, okej, okay. Wszystko ci tyle kosztowało i trochę czasu oczywiście, ale finanse 30 tysięcy. Przychodzi rzeczoznawca z banku, mówi, on jest warty 160. Dlaczego? No przecież jeżeli włożyłeś 30 tysięcy w remont, no to ten dom jest warty 130 tysięcy, czyli tyle, co był wcześniej, plus te 30 tysięcy. Skąd się bierze ta wartość dodatkowych To już ci 30? mówię. Wiesz, ten rynek jest tutaj bardzo rozwinięty. Tutaj się sprzedają nieruchomości, tak jak w Polsce, podejrzewam, samochody. Może być wręcz odwrotnie. Kupiłeś dom bardzo brzydki za 100 tysięcy, przyjdzie rzeczoznawca, wyremontujesz go, słuchaj, za 50 tysięcy, a przyjdzie rzeczoznawca i on ci powie, że on jest wart 90. Bo na tym osiedlu domy nie są droższe niż 90 tysięcy. I to ty spartoliłeś sprawę, że kupiłeś dom do remontu za drogo. Więc możesz się ładnie na tym wysypać, jeżeli nie umiesz wyceniać tych nieruchomości. Jeżeli nie umiesz, wiesz, tu jest dużo narzędzi tak naprawdę. Masz dużo stron internetowych, są historie wszystkich domów, tak? Kiedy i za ile były kupione. Możesz na bieżąco sobie sprawdzać, po ile się sprzedają teraz domy w okolicy, bo po prostu ten rynek jest tutaj bardzo żywy, tak? Przejdziesz się ulicą, to co chwilę widzisz gdzieś znak na sprzedaż. Więc możesz sobie na bieżąco sprawdzić, aha, teraz w tym roku się sprzedały tutaj trzy takie same domy, załóżmy po 120 tysięcy. Więc jak ja kupię ten dom za 100 tysięcy, wyremontuję go za 30, no to jestem dychę w plecy przynajmniej, tak? I stąd ty właśnie to wiesz. Jeżeli masz zasięg ceny, załóżmy, w okolicy, tak? Między 150 a 100 tysięcy, no to już wiesz, że za 100 tysięcy to pewnie były te domy do remontu sprzedawane, a za 150 już się sprzedają, wiesz, fajnie zrobione domy wyremontowane. I teraz ty już na przykład masz mniej więcej widełki, jak ci się uda kupić jeszcze taniej, no to wiesz, to już jesteś w ogóle zwycięzcą. Ale już masz widełki i możesz sobie, wiesz, prosto na kalkulatorze policzyć, czego się możesz spodziewać. To nie jest właśnie takie, wiesz, niespodzianka, co z tego kapelusza wyciągniemy,
Tylko możesz, zanim ten dom w ogóle kupisz, tak? Możesz się bez problemu przygotować, wszystko policzyć, ile wyciągniesz w ogóle z remortgage'u, jakie twoje będą koszty w ogóle, wszystko, zanim w ogóle złożysz ofertę, jesteś w stanie policzyć, tak? Ja jestem w stanie, słuchaj, wziąć kawałek kartki, obejrzeć dom, sprawdzić na necie, jakie tu są ceny w okolicy, szybko sobie policzyć remont, koszty prawnika, raz, dwa, trzy i już wiem, ile mogę dać, tak? Co mnie interesuje, jaką mogę dać kwotę i stąd to bierzesz. Więc nie jest tak, że kupuję za 100 tysięcy i wsadzę 50 i będzie wart 200, bo jak kupiłem za drogo, no okay. To jest... Nie zawsze, ale poczekaj, nie zawsze jest tyle warty, ale czasami jest tyle warty. Okej, okay? Jeżeli dobrze wyremontujesz i tak dalej, to skąd się bierze dodatkowość? Mhm. Ta dodatkowość właśnie się bierze stąd, że jeżeli kupiłeś dom za 100 tysięcy i dom wyremontowany jest 160, no to ty już wiesz, że jak go wyremontujesz, to on musi być wart 160. Koniec. No dobra, ale na remont wydałeś tylko 30. Mogłeś nawet wydać tylko 20. Rzeczoznawca nawet nie pyta ciebie, ile ty wydałeś na remont, jego to nie obchodzi. Tak. Oczywiście, że tak. Czyli te dodatkowe pieniądze biorą się stąd, że to jest po prostu wypłata dla kogoś, kto zarządzał remontem, kto podjął decyzję, że to wyremontujemy tak i on po prostu dokonał takich decyzji, tak, nie wiem, wydawał polecenia tym ludziom, co remontują, że ten dom nagle zaczął lepiej odpowiadać klientom na rynku, tak? Można by coś takiego powiedzieć? Tak. Załóżmy, że no ja mieszkam w takim domu za 100 tysięcy i ja chciałbym go sobie wyremontować, czyli co? No to tak, no to trzeba coś, ścianę wyburzyć, no to co? Trzeba wziąć gazetę, trzeba poszukać, Maniek, Heniek, no dobra, Maniek, trzeba zadzwonić. Rozmowa z Manikiem 15 minut. Rozmowa z Henkiem pół godziny. Razem już całą godzinę łącznie z czytaniem gazety. A trzeba gazetę kupić, bo nie kupujemy gazet, albo przejrzeć w internecie. To jest godzina czasu. Potem Maniek musi przyjść, Maniek musi wycenić. I tak dalej, i tak dalej. No jest horrendalnie dużo czasu, nie chcę powiedzieć zmarnowane, ale przeprowadzenie takiego remontu to jest naprawdę bardzo dużo czasu i jeżeli ty to robisz, no to ty sobie oszczędzasz pieniądze, ale jeżeli ty tego nie robisz, tylko chcesz kupić gotowy dom, no to każda ta godzina, każda ta minuta, no trzeba zapłacić, no bo ktoś nie będzie ci remontował domu za darmo. Jeżeli ty remontujesz, wiesz, non-stop jakiś dom, co pół roku nowy kupujesz, no to już masz ekipę i te czynności są, to jeszcze lepiej zarabiasz, tak? Wiesz co, na pewno na początku bardzo dużo czasu, to wiesz, to są trafne uwagi, to co mówisz, zanim wiesz, zbudujesz zespół, z którym współpracujesz, to tak, to bardzo dużo czasu tracisz, zanim dobierzesz tych ludzi, najgorzej w ogóle będziesz wyłączony z życia, jak będziesz cały czas na tym remoncie, że będziesz codziennie sprawdzał, dowoził materiały, bo chcesz wszystko taniej kupić. Wiesz, to tak naprawdę zamieniasz swoją pracę, wiesz, etat na etat, tak? Ja już dzisiaj w ogóle się nie zajmuję przy tych remontach, wiesz, mam na przykład już ekipy, które są sprawdzone, oni mi dają wycenę, wszystko jest rozpisane, każda rzecz, tak? Futryny, podłogi, ściany, łazienka, wszystko po kolei mam rozpisane, wartość total na końcu, całkowita, ja się zgadzam bądź nie i w ogóle się nie interesuję, przychodzę tylko na koniec, patrzę, wiesz, co jest do poprawienia, do poprawki, poprawiają, ostatnia transza wpływa na koniec. Kto inny robi, wiesz, home staging, czyli mebluje i to wszystko układa, więc teraz już mam, wiesz, taki fajny automat, że zbieram tylko klucze, przekazuję klucze, daję im, zawsze mówię do nich, słuchajcie, jesteście dorośli, tak? Ja nie będę was tutaj niańczył. To jest elektryk, to jest pan hydraulik, to jest pan stolarz, to jest ekipa budowlana, to jest dziewczyna od home stagingu. Macie wszyscy do siebie numerów, mnie to nie obchodzi, wy macie się dogadać, na koniec ma być nieruchomość skończona. Niedawno tak bardzo fajnie nam wyszło, w piątek skończył się remont, tydzień czy dwa tygodnie przed terminem w ogóle, jaki zakładałem. W piątek się skończył remont, w sobotę o 6:30 rano były dziewczyny i sprzątały, miały tam 8 godzin sprzątania. W międzyczasie jeszcze składali meble w pokojach, czyli tam, gdzie pokój posprzątany, to składali meble i tak po kolei przychodzili z pokoju do pokoju i o godzinie 5 już mieszkali wszyscy lokatorzy, nie? Więc już po prostu taka maszynka tutaj działa, wiesz, już nie siedzę, nie kroję kurczaków, tylko jak kiedyś, tylko wiesz, już teraz
Staram się to jak najbardziej automatyzować, dobierać ludzi teraz do zarządzania. Teraz chłopaka wysyłam na szkolenia do dużej agencji najmu, żeby się nauczył, wiesz, tego zarządzania. Chcę, żeby on tak naprawdę otworzył swoją firmę, agencję najmu To może i chcę po otwórz prostu firmę oddać. budowlaną. Słucham? Może otwórz firmę budowlaną. To był już taki start i to była porażka. Miałem, słuchaj, człowieka, który zrobił mi jeden z remontów, jedną nieruchomość mi w pełni wyremontował. I wiesz, no i doszliśmy do takiego wniosku, że dużo osób do mnie przychodzi, wiesz, i pyta: Dawid, poleć mi ekipę, i wiesz, i ludzie po prostu wezmą tych, których ty sam używasz, tak? Bo wiedzą, że masz doświadczenie, tych używasz, wiesz. I ta ekipa budowlana, wiedząc to, co ja robię, naprawdę u mnie się bardzo postarali, wiesz, i zrobili kawał dobrej roboty. Więc stwierdziłem, że słuchaj, no kurczę, no jesteście dobrzy, godni polecenia. Ten człowiek mi jeszcze zaoferował: Dawid, zróbmy razem spółkę, to będziemy razem coś, wiesz, działać i inwestować, albo ty będziesz mi przysyłał klientów i będziesz miał z tego procent, bo będą przychodzić przez naszą wspólną firmę, tak? Założyliśmy taką firmę. Ja już wtedy odszedłem z tego etatu, wiesz, i pojeździłem trochę po jego własnych tam pracach, tak? I co mi się bardzo nie spodobało, jak przebyłem z tym człowiekiem trochę więcej czasu prywatnie, on miał, wiesz, i hurtownię, i firmę budowlaną, on twierdził, że nie da się uczciwie dorobić w życiu. Ja miałem, wiesz, całkiem inne zdanie. Wspólnik tak ci mówił. Tak, i wtedy, wiesz, ja takie rzeczy zacząłem odkrywać właśnie. I co No, najgorsze, jeździłem z nim to po... kogo oszukasz? Jeżeli się nie da uczciwie dorobić w życiu, to kogo oszukasz? Tak, no właśnie, no prędzej czy później mnie, to jest raz. Wiesz, i ja pojechałem z nim na przykład na jedną budowę, wiesz, i coś mu tam po prostu nie powychodziło. Nie wiem, czy złe zarządzanie ludźmi, czy rzeczy, które wyszły po drodze. W ogóle dał termin dla mnie niepoważny. Ja sam powiedziałem, że sobie nie zdążysz tego w tym czasie zrobić, nie ma szans, nie? I wiesz, no, a tak budowlańcy po prostu kłamią niektórzy, nie chcę wszystkich rzucać do jednego worka. Kłamią po to, żeby złapać klienta, a potem po prostu już jakoś to będzie, tak? Takie jest podejście. Wiesz, wziął po prostu pieniądze od człowieka, nie skończył mu remontu. Ja mówię: słuchaj, stary, ja rozumiem, że ci się zepsuł samochód, że musiałeś płacić ludziom i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzają, ale ty nie możesz obciążać niewinnego człowieka swoimi kosztami, tak? Bo ten klient tobie nie zawinił, a ty już sobie niszczysz markę. I on mówi: nie, że trudno, poradzi sobie, wiesz, i całą kasę zainkasowała, tam jeszcze sporo rzeczy do skończenia zostało. Ja w tym momencie od razu powiedziałem, że nie, ja sobie nie wyobrażam, że wiesz, ja ci będę podsyłał ludzi i ty będziesz robił takie rzeczy. Znaczy, odszedłem od niego dyplomatycznie. Powiedziałem: wiesz co, słuchaj, ja jednak nie będę miał czasu na to. Na szczęście to, co ja widziałem, to wiesz, to byli jego tam jacyś klienci, to nie było nic, co przeszło przez naszą spółkę. Nasza spółka została, wiesz, otwarta i on od razu został z niej wykopany, nie? Otworzyłeś spółkę i od razu wyrzuciłeś człowieka. Wspólnika, tak. I od razu wrzuciłem wspólnika. Nie, to są, wiesz, to są... Ja zawsze powtarzam, nawet jak mam jakichś tam, wiesz, swoich kursantów, tam studentów, to zawsze powtarzam, że, wiesz, wiedzę i kapitał prędzej zdobędziesz, nie? Ważne, żebyś miał determinację i uczciwość, bo to ci zostaje na całe życie. I ja wolę człowieka, który umie i wie znacznie mniej, niż człowieka, który znacznie więcej wie, ale ma za to, że ja mu ufam, jest uczciwy i ambitny i wiem, że on prędzej czy później też się tego nauczy, tak? I to jest u mnie priorytet, tak? Nie to, wiesz, że ty jesteś jakimś super kolosem, ale nie można tobie ufać, tak? Masz doświadczenia, tu mi pokażesz, co wielkiego zrobiłeś, ale w razie czego, wiesz, szybko zwiniesz się i przy okazji mnie, to wiesz, to jednak wolę odpuścić sobie te piękną wizję dużych zarobków dodatkowych i po prostu spać spokojnie i mieć czyste sumienie. No dobra. I sobie tak działasz już ładnie, długo, 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 ale czy to nie jest takie coś, że no, zamieniłeś etat tego kanapkarza na etat kolekcjonera długów? To znaczy, no trzeba tam przejechać, zebrać, trzeba dać ogłoszenia, trzeba szukać tych ludzi, trzeba no, być w kontakcie, odbierać telefony. I tak dalej, tylko po prostu, no i tak jesteś zarobiony 24 godziny na dobę, tak jak przy tych kanapkach, no chociaż przy kanapkach to tam 10, tak? Wiesz co? Tutaj też, ale tylko po prostu, no trochę lepiej za to płacą. Wiesz co? No właśnie nie, bo zbieranie czynszów to jest
W zależności od tego, ile mi się chce z ludźmi podyskutować. Jeżeli zbieram tylko czynsze w szefie, to po prostu to jest najem na pokoje, tak? Bo teraz ludzie mówią, jak on wchodzi do domu, tak? W Anglii, jak wynajmujesz na pokoje, to masz prawo wstępu do kuchni, korytarzy i łazienek. Wiesz, jak ja mam parę osób w tych domach, tak mam te osoby dobrane, że po prostu ja wchodzę, albo pieniądze leżą na stole, albo w szafkach, po prostu otwieram klucz, otwieram drzwi, wchodzę, zbieram, wychodzę. I mam w paru okolicach po ileś tych domów, że po prostu parę dziesiąt czy no set dobra, metrów no dalej ale jest kolejny dom. Jeden dzień już poszedł, ale ktoś nie zapłaci, trzeba do niego zadzwonić, przypomnieć, podjechać. No, de facto już jeden dzień. Potem trzeba, jak ktoś się wyprowadza, no to ktoś się musi wprowadzić, to trzeba dać ogłoszenia, odebrać telefon, zobaczyć człowieka, sprawdzić. Wiesz, tutaj ekipa, tu to. I tak na dobrą sprawę, no to jest tej roboty, tylko trochę za lepsze pieniądze. No już nie, jak już delegujesz, to już nie, to już ktoś za ciebie to robi. No ale wtedy ty jemu musisz zapłacić, no to wtedy ty mniej zarabiasz i to jeszcze masz problem, bo no, masz pracownika. Mniej zarabiasz, ale wiesz, jak masz przykładowo, dasz agencji najmu, tak, 10 domków za 10%, to możesz tak naprawdę wziąć człowieka na etat i wiesz, i on będzie w stanie, co to jest 10 domków, tak? No On ale tych wtedy domków masz ci przer... problem. Słucham? Ale wtedy masz problem zatrudniony. Znaczy nie może na etat, niech on jest self-employed, tak? Niech jest self-employed, nie niech jest szkodzi, samozatrudniony, tak? Niech nie ma swoją szkodzi, działalność. ale nie szkodzi, wiesz, jak on podatki płaci, to jest już inna rzecz. Ale, znaczy ale nie, masz żebyś miał problem, go nawet... musisz się z nim dogadać, musisz go pilnować, musisz być jego pewny, musisz kontrolować. No jakoś takiego mam. No Że to... po prostu, wiesz, wyjeżdżam i wiem, że on sobie tym wszystkim tutaj radzi. No właśnie, a wiesz dlatego, że zebrałeś taką informację, czyli wykonałeś jakąś pracę. No to właśnie, czy też anteny nie jest tak właśnie, że właśnie to nie jest jakiś taki biznes, wiesz, te wszystkie pasywności i tak dalej, tylko to jest po prostu firma, która zarządza no, nieruchomościami. I tak jak w każdej firmie trzeba zapieprzać od rana do wieczora, bo wejdzie konkurencja i nas trochę tutaj... No chyba, że to Niecie. oddelegowujesz, tak? Tylko teraz musisz, wiesz, to jest tak jak dobieranie menadżera w firmie, wiesz, oddelegowujesz to do agencji najmu przykładowo i wiesz, to jest tak naprawdę tak jakbyś miał w firmie menadżera, w zależności od tego, jaką agencję najmu wybierzesz, tak będą twoje domy prosperować, tak? Więc wiesz, są dobre i złe agencje najmu, tak? Są uczciwe i nieuczciwe agencje najmu, wiesz, takich historii się pełno słyszy. Więc w momencie, jak wiesz, oddasz to dobremu gospodarzowi w zarządzanie, no to ty tak naprawdę masz spokój, tak, wiesz, tak, na przykład masz dużych inwestorów, jest dużo dużych inwestorów, którzy, wiesz, inwestują z kimś na spółki, dają 100% kapitału po to, żeby on mógł być sobie, wiesz, gdzieś tam nad morzem, a żeby ktoś inny ambitny te pieniądze obracał i, wiesz, 50 zysku procent miał dla siebie, 50% zysku dla inwestora i takich ludzi ja też znam, wiesz, całkiem sporo, nie, więc, wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie, wiesz, gdzieś się zaczyna, gdzieś się później ląduje indziej, nie, do No wszystkiego dobra. trzeba dojść. No dobra, ale też wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? I Tak, tak. Co dalej? No bo co? Ileż tych domków na wynajem możesz ogarnąć? 20, 50? No potem... Wiesz co, ja już dzisiaj inwestuję na takim poziomie, że kupuję w UK w różnych miastach i bardzo mi tutaj pomogły szkolenia, które zacząłem robić. Wiesz, prowadzę sam takie, wiesz, swoje spotkania tutaj w UK dla Polonii, wiesz, i ludzie zaczęli się zgłaszać, wiesz, żeby chcieli jakiś taki, wiesz, prywatny mentoring, szkolenia. Ponad rok temu, wiesz, Zostałeś zdecydowałem się jednak. coachem? Wiesz co, nie jestem takim coachem, wiesz, you can do it, tylko po prostu mówię, słuchaj, tak masz to robić, tak to się robi, tak, a nie you can do it. Ja mówię, wiesz, tu idziesz po kredyt, taki bierzesz budowlańców, tak sprawdzasz ceny, a nie, wiesz, nie takim, wiesz, coachem, odasz radę, you can do it, nie poddawaj się, wiesz, będę stał nad tobą i będę ci krzyczał do ucha. Nie, no, masz krok po kroku pokazane, jak masz to robić i tak to po prostu rób, albo rób to jeszcze lepiej. I to mi dużo daje, słuchaj, bo ci ludzie inwestują w nieruchomości, ale im prędzej czy później się ich kapitał kończy. Wiesz, i oni nie wiedzą, no co dalej. Ja ich zachęcam, słuchaj, jak idzie ci już to fajnie, szukaj dalej tych nieruchomości. Ja z chęcią kupię te, których ty nie możesz, a ty je będziesz po prostu brał w zarządzanie. I dzięki temu, wiesz, już teraz kupuję w innych miastach niż w Sheffield i mam takich, wiesz, swoich studentów, którzy, wiesz, chcą jednak też utrzymywać ze mną kontakt, chcą się rozwijać, wiesz, i tak naprawdę masz teraz parę koszyków, tak, do których wkładasz te jajka. Okej, no ale za zarządzanie musisz płacić, czyli ci tam marża gdzieś tam tak spada.
i tak dalej, i tak dalej. Tak. I w efekcie dochodzisz do tego, że no, biznes polega tylko na tym, że kupujesz domy tanio i sprzedajesz drogo. Nie, bo tu jest bardzo duży dochód z najmu. Tu jest bardzo duży dochód z najmu i to się po prostu nie opłaca. Masz tak Ale duży dochód nie z najmu. wiesz, ale nie wiesz, bo te domy jednak, no, te meble się zużywają, wiesz, To teraz powiem tak, ktoś słuchaj, ci masz tu tam tyle fajny dochód z nasika na najmu. dywan i trzeba Słuchaj, dywan wymienić. zaraz się zaskoczę. Masz tu tyle fajny dochód z najmu, że jak ktoś mnie pyta, czy biorę depozyt, ja mówię, że nie. No a jak się ktoś meble zniszczy? Kupię nowe. Proste, No. no jak masz szafkę za 70 funtów, masz, załóżmy, tak, mam domek, ktoś mnie pyta, Dawid, po co bierzesz lepsze meble, po co bierzesz jakieś tam lepsze kuchenki, po co bierzesz kuchenkę elektryczną, jak możesz jakąś starą metalową płytę. Kuchenka elektryczna, tak, kosztuje tam załóżmy 200 funtów. Jak ja wezmę na czterech pokojach tylko 5 funtów więcej na tydzień za pokój, to mamy 52 tygodnie w roku, tak? To jest 1040 funtów ekstra więcej rocznie. To ja jestem każdego roku w stanie kupić 5 nowych takich kuchenek tylko dlatego, że biorę o 5 funtów więcej niż konkurencja obok, bo daje lepsze produkty, mają lepszy standard w domu, tak? Niech ta kuchenka się zepsuje nawet raz na 3 lata. To ją raz na 3 lata wymienię. W międzyczasie tych kuchenek bym miał kilkanaście, tak? Więc się wcale nie przyjmujesz tym, że to się zepsuje, bo po prostu masz no, na tyle fajny dochód z tego najmu, że nie przyjmujesz się tym i tyle. Tutaj dużo mówimy o remontach i o tych remortgage'ach. Jeżeli kupisz, słuchaj, dom na przykład na północy UK, nie robiąc żadnego remortgage'u, nie robiąc remontu, tylko umeblujesz go, to kapitał ci się zwraca, ten, który włożyłeś w zakup, w prawnika, w meble, zwraca ci się średnio po 3 latach. I po 3 latach już masz pieniądze z powrotem, które zainwestowałeś. To skąd się bierze to, nie wiem, taka dziura, takie ponadnaturalne zyski? Stąd, że jest w UK brak domów. W UK kiedyś czytałem, nie wiem jak to jest w tym roku, No jak ale brak jeszcze domów? 2-3 lata temu, słuchaj, Nie 2-3 ma lata czegoś temu takiego była jak. taka sytuacja była, że zapotrzebowanie było na 300 tysięcy domów rocznie, a w UK budowali wtedy, to było chyba 2-3 lata temu, 115 tysięcy domów rocznie. Nie, no, Więc. ale poczekaj, bo ty teraz mówisz o czymś innym. Stąd się bierze wysoka cena domów, ale nie zapotrzebowanie czy zyskowność kogoś, kto inwestuje na wynajem na pokoje. No ludzie nie mają gdzie mieszkać, słuchaj. Ja mam codziennie po parę telefonów dziennie i mnie pytają co No chwilę dobrze. o pokoje. Co No to chwilę. Ja no dobrze, ale miałem dzisiaj poczekaj. nawet rano, do mnie pisze gościu, potrzebuję pokoju. Ja mówię, na kiedy? Na jutro. Ja mówię, nie ma szans. Czas oczekiwania to jest przynajmniej 2 tygodnie bądź miesiąc, zanim będzie kolejny nowy dom, tak? No strasznie Nowy dużo ludzi dom. przyjeżdża, wiesz. Słucham? Nowy dom, nie że Nowy dom. jakiś pokój się zwolni, tylko nowy dom. Tak, tylko nowy dom, tak, no, nowy dom, Okej, okay, no. ale wiesz co, nie, zupełnie nie o to mi chodzi. No bo wiesz, zyskowność jak wszystkich działalności, jakie są na świecie, dąży do tego samego poziomu. 2, 5, 7%. Jeżeli coś się wybija i na przykład zarabiasz na tym 20%, tak, a średnia jest tam 7 czy 5, Albo to znaczy, 33%. że zaraz przyjdzie konkurencja i zbije ten zysk, no bo wiesz, ludzie do pieniędzy jak do miodu, tak? Tak, oczywiście, wiesz, jak Poczekaj, poczekaj, zbiją ten poczekaj, zysk, dokończę, no bo co, to. ty masz, kupujesz dom za 100 tysięcy i to jest tanio, no ale jakby było więcej tych landlordów, tak, bo ten miodek ich tam weźmie, no to już na tej licytacji nie kupisz za 100, tylko za 120, tak, i ta zyskowność ci zmniejszy, czyli jeżeli coś odstaje, no to siły rynkowe to powodują, że ten. I każda branża, tak? Dosłownie każda branża. Jeżeli coś jest nowego, okej, okay, zarobisz dobre pieniądze, a potem przyjdzie konkurencja i cię doprowadzi zawsze do tego samego zwrotu z czasu czy z inwestycji, tak? Więc albo to jest po pierwsze przejściowe, że na przykład, nie wiem, no przejściowe, akurat milion ludzi przyjechało do Anglii i nie ma tylu landlordów, co by porobiło im te i po prostu ta cena się wybija do góry, ale za chwilę przyjdą landlordzi i zyskowności spadnie i cały misterny plan w pizdu pójdzie, tak? Albo musi coś być, że utrzymujesz tą sztucznie
utrzymujesz ten sztucznie zawyżony zysk, czy tam zwrot z inwestycji. Przykładowo, no, chirurdzy dużo zarabiają, tak? No ale umówmy się, jest bariera zostania chirurgiem. No, trzeba mieć jakieś IQ, tak? Czyli po prostu no, nie można mieć, wiesz, no, nie ma tylu ludzi, którzy nadają się na chirurga. I więc gdzie jest to coś, że akurat w Anglii takie wysokie zwroty z tych pokoi, no bo w Polsce chyba nie ma aż tak wysokich zwrotów, a jednak Anglia wydaje się bardziej rozwiniętym rynkiem, gdzie te podnajmy są dłużej niż 20 kilka lat, no to jak u nas, 20 do 30 lat dopiero istnieje jakiś w ogóle rynek nieruchomości. Tak jest, zgadza się. Więc na to się składa swoje parę czynników. Ja teraz próbuję kupić dom, wyobraź sobie, który to jest inwestycja angielska bądź tam azjatycka. Sześć pokoi, dom wyremontowany tam po ichniemu. No i nie wyszło im. I to jest w tej samej okolicy, gdzie ja mam kilka swoich nieruchomości, w tej samej okolicy. Mało tego, na tej samej ulicy. I im nie wyszło. Wiesz, na to się składa, wiesz, po prostu najem pokoju nie jest aż tak prosty, jak się wydaje. Jeżeli źle dobierzesz ludzi po prostu, wiesz, wpuścisz jakiegoś kryminalistę, jakiegoś, wiesz, alkoholika czy człowieka innego, który ma problem z narkotykami, nagle ci się wszystko w tym domu wali. Wszyscy klienci ci uciekają, kredyt dalej trzeba płacić i to No, nie jest wcale prosty. a ty dajesz zarząd ja jakimś młokosom, którzy dopiero się uczą wynajmować. Więc powiem ci szczerze, pierwszy taki rzut ludzi ja jednak dobieram, tak? Jest nowa inwestycja, pierwszy No. rzut ludzi robię ja. A potem drugi rzut ludzi już. Nie. Drugi rzut, słuchaj, to już później jest tak, że ja tych lokatorów uczę systemu. Jak do mnie ludzie na przykład przyjeżdżają na szkolenie, ja ich oprowadzam na przykład po tych nieruchomościach, co mam w Sheffield, i im pokazuję, jak to działa. Mówię, zobacz, dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Zobaczysz, że wszędzie jest czysto, wszędzie jest posprzątane, wszędzie jest spokój, tak? Jeszcze, wiesz, dzisiaj jest środek tygodnia, jutro będzie piątek, pojutrze sobota, niedziela, nieważne w jaki dzień mi wypadnie szkolenie, zawsze jest tak samo. I to nie jest tak, że mi Bóg zesłał kilkadziesiąt aniołów, żeby u mnie zamieszkali i się starali i mi płacili, tylko dlatego, że ja wprowadziłem pewien system, w którym ja nie odpuszczam po prostu. A jak nie spełniasz tych warunków, nie możesz u mnie mieszkać. Proste. Ludzie muszą się na to wszystko zgadzać, zanim się wprowadzą. Czyli Jeżeli się co, nie nie wprowadzą, to możesz mam jedno, nosić drugie, trzecie zbrody. upomnienie i wylatują z tego systemu. I jak już ty nauczysz cztery osoby, które są nowe w twojej układance, bo to zawsze musisz tych pierwszych pierwszy rzut nauczyć, ty ich musisz wyszkolić. Musisz raz, drugi zobaczyć, coś ci się nie podoba. Wiesz, ja jestem na przykład grzeczny, miły, ale za trzecim razem mówiłem wam na początku, słuchajcie, nie wiem, czy to są naczynia, gary, tak wam mówiłem, wrzucam na śmietnik, ktoś dzwoni, gdzie są moje naczynia, gdzie moje gary. No nie wiem, słuchaj, no nie wiem, nie wiedziałem, że to twoje, no ale sam się zgadzałeś, że jak jest syf w kuchni, to wyrzucamy do kosza, tak? I Masz coś wiesz, i takiego człowiek nie chce co chwilę kupować. stoi. Masz w umowie, że gary wyrzucasz do kosza, jak jest coś w zlewie? No, wiesz, tutaj jakieś ciężkie pytania mi zadajesz, nie? Wiesz, ja nie mówiłem, że to ja wyrzucam, wiesz, to po prostu Aha, znalazłem się w koszu, tak? to po prostu same się tam No bo przyniosły. może Mikołaj był, bo święta były, wiesz, i zawinął gary, nie? Wiesz, ci ludzie, wiesz, zgadzają się na starcie, na takie warunki. Nauczysz, wiesz, te osoby, wiesz, i rzeczywiście nie robią. Na początku naprawdę mieliśmy, wiesz, ojejku, tutaj Las Vegas był na początku, wiesz, na wszystko pozwalaliśmy, braliśmy ludzi jak leci i po prostu, no, działy się cuda. Przez takie cuda, co ja na starcie przeszedłem, teraz właśnie tego uczę, żeby inni tego nie musieli przechodzić, przez co ja przechodziłem, tak? I twoje pytanie było, wiesz, dlaczego wszyscy tego nie robią? No bo właśnie większość ludzi nie wie, że problem jest tutaj w tym, żebyś ty dobrał tych najemców. Ja na przykład kiedyś, jak też mnie dzisiaj pytałeś, żeby zarządzać czyimiś domami, ja przejechałem się po dużym landlordzie, który miał sporo kapitału, nakupował nieruchomości, zrobił je na fajny standard, ale wpuścił tam ludzi na benefitach, tak? Czyli osoby niepracujące, biorące narkotyki, spożywające alkohol i te domy po miesiącu, dwóch były obrócone w ruinę. Wybite okna, drzwi, bo ktoś zgubił klucze nawalony, jakoś musiał wejść do domu. Pokój zamknięty, to też musiał wybić drzwi, gdzieś tam wszystko poobijane. I wiesz, i chcieli, żebym ja to wziął w zarządzanie, no ale no, to, co mi oferowali, nie było zbyt ciekawe też, nie? I dlatego ja między innymi unikam zarządzania, i wiesz, i ktoś zainwestuje w te pokoje,
nie wie, jak za to się zabrać i po prostu wali się to, ten cały interes z dnia na dzień, tak? Więc to nie jest taki prosty interes. Jest prosty, jak ty sobie to dobrze zorganizujesz, tak? Jak ty sobie, Czyli wiesz, wprowadzisz. chcesz powiedzieć, że ta zyskowność bierze się z dużo większej proporcji ludzi, którzy są nieodpowiedzialni i dużo częściej ci landlordzi są narażeni na straty, że na przykład jakbyś wziął wszystkich w Polsce na pokój, no to nie zrobią tylu strat, jak losowe, powiedzmy, losowe 100 ludzi w Polsce nie zrobi takich strat, jak losowe 100 ludzi w Anglii. I po prostu trzeba mieć jaja nosa do Dokładnie. większego, większe jaja, większego nosa do Dokładnie tak. ludzi, żeby ich lepiej oceniać, bo konsekwencja po prostu złej oceny człowieka jest dużo, dużo wyższa niż w Tak, Polsce. oczywiście. U mnie, wiesz co, od 2,5 roku nie miałem żadnego problemu z ludźmi. Jedyny błąd, jaki popełniłem, wiesz, z całym szacunkiem dla starszych osób, wpuściłem starszego pana, no można już powiedzieć dziadka, 3 lata przed emeryturą, który miał problemy, miał wrzody na żołądku i powiem ci, mało co, nie zdarzyła się straszna tragedia, bo mało co, wiesz, nie zszedł mi w domu, tak? No i ten dom był w nieciekawym stanie, bo tam ten człowiek miał duże straty, no nie chcę, wiesz, opowiadać w szczegółach. Lekarz powiedział, że jeszcze mu 2 godziny życia zostały i tak naprawdę to był mój błąd. Ja tutaj byłem winny, bo wiesz, chciałem okazać dobre serce, wiesz, starszy pan szuka pracy, przepraszam, szuka domu, pracę już ma, mieszka gdzieś w jakimś niefajnym miejscu, no ale też ja jestem, wiesz, jeszcze młodym człowiekiem jestem, on jest ode mnie 2 razy, 3 razy starszy nawet, tak, czy może przesadzam, ponad 2 razy starszy, no to jemu ten zegar niedługo północ wybije, tak, czyli tak naprawdę prędzej czy później musiałbym te zwłoki prawdopodobnie z domu wynieść, niestety, tak. Wiesz, i to się może też wiązać z jakąś traumą, więc ja na przykład, wiesz, polecam ludziom, żeby brać osoby w przedziale wiekowym 25-35, najlepiej mężczyzn. Mężczyzn? Tak, to zaraz, kobiety się zaraz Ale obrażają. poczekaj, no przecież to w Teraz połowa Polsce ja publiczności słyszałem, mnie że jest nienawidzi. odwrotnie, że jednak taki, że wiesz, jak się weźmie dziewczynę, to taka bardziej stateczna, taka wiesz, ułożona, rzetelniejsza i nie będzie imprez, nie będzie imprez. Wiesz co, trochę żałuję, że to powiedziałem, bo ostatnio też w tej Szwecji występowałem i powiem ci, wszyscy panowie kiwali głowami, wszystkie panie były wściekłe. Był jeszcze ze mną mój znajomy, który też wynajmuje. Wczoraj rozmawiałem z moją znajomą, która ma agencję najmu, ma kilkaset pokoi, Polka, kilkaset pokoi i też woli mężczyzn. Mi się wydaje, że po prostu na te pokoje. Jeżeli trafia kobieta na pokój, to może to jest, wiesz, taka kobieta, nie wiem, no, która nie może znaleźć sobie z jakichś przyczyn partnera, bo, no, większość dziewczyn jest taka, że słuchaj, no, mało które kobiety są stanu wolnego. Większość kobiet jest w parach, tak? I te kobiety, które są w parach, te pary są okej jeszcze, tak? Ale te, które są, wiesz, mają po, nie wiem, 30 parę lat i są singielkami, nie wiem, przez co one przechodziły w życiu, ale w tych domach, słuchaj, są bardzo roszczeniowe, bardzo roszczeniowe, bardzo dużo się kłócą, bardzo dużo zamętów wprowadzają, wiesz, z kimś coś rozmawiają, coś na kogoś, wiesz. Faceci są super pokładani, wiesz, ma pracę, taki najlepszy jest facet między 25-35 lat. Pracuje, w domu gra na Xboxie albo ma jakieś inne hobby, praca, dom, zjeść, nie wiem, wyjść z kumplami. Wiesz, dogadany jest z resztą domowników, z resztą mężczyzn, tak? W ten dzień ty sprzątasz, ten ty, w ten ja, w ten ty, tak? W domu jest lśniąco i pachnąco, a dziewczyny sprzątają, jak tylko mają przyjść goście. Tak to wygląda, tak? Więc ja powiem ci szczerze, jak do mnie dzwoni dziewczyna, mam nadzieję, że panie się nie obrażą, tak? Słuchajcie, Nie, no to po nie prostu chcę generalizować. statystyka Nie jest, chcę no. naprawdę, broń Boże, generalizować i mówić, że wszystkie kobiety są takie, ale po prostu my w Anglii, wynajmując na pokoje, mamy takie, a nie inne doświadczenia. Więc jak do mnie dzwoni pani singielka,
to ja się 3 razy zastanawiam. Aha, czyli czekaj, dzwoni do ciebie dziewczyna, pięknym młodym głosem mówi: dzień dobry, są jakieś pokoje, a ty mówisz: jesteś wolna? A ja mówię, wie pani co, jest kolejka. Czy masz chłopaka? Jak ma chłopaka, to już jest lepiej. Jak jest chłopak, to już jest lepiej. Ale tak chyba głupio zadać pytanie, wiesz, o chłopaka po kilku Dzieliście minutach tego, bo to rozmowy. brzmi znacznie. No, jeszcze raz, słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja wiesz, mam żonę, kocham moją żonę, mam córkę, bardzo kocham, to jest, wiesz, jestem całym sercem, wiesz, z kobietami, więc nie chciałbym tutaj jakoś tak zabrzmieć, ale jeżeli od strony biznesu, no wychodzi tak, nie inaczej i wiesz, my tym ludziom zapewniamy tutaj To też ci koszt, powiem. czynsz, tak, czy oni płacą tylko czynsz, a koszty prądu, wody i gazu my opłacamy, tak, po prostu ci ludzie chcą mieć wygodę, nie chcą się przejmować rachunkami. Jeżeli są mężczyźni, to często nie zużywają tych limitów w ogóle, tak? I jeszcze po roku ci wychodzi tak naprawdę, że no, z tego, co mieli wykorzystać, dużo zostaje. A jeżeli są panie, to panie lubią sobie chodzić w samym szlafroczku. Nie wiem, czy coś mają pod, czy nie, ale wiesz, no, jak ja przychodzę po czynsz, to wiesz, no to bym chociaż, kurczę, nie wiem, spodnie ubrał i bluzkę, tak? Wchodzą sobie w samym szlafroczku, ogrzewanie mają nie na 20 stopni, 18, 21, 23, tylko na 30 stopni nastawione. To są po prostu takie sauny, że nie idzie wytrzymać, bo im jest zimno, one muszą się grzać, musi się pupka grzać, nie może być, wiesz, nie może być zimno. Jak biorą kąpiel, to często ja mam wanny w tych domach, dlatego że rzeczoznawcy lepiej wyceniają domy z wanną, bo to jest dla nich bathroom wtedy, tak? Jak jest shower room, to nie jest prawdziwy bathroom, bo to jest shower room, tak? Nie jest prawdziwy bathroom. I mam często wanny. I bardzo często jest tak, że po prostu odkręcają wodę, woda leci, leci, leci i ona leci, a ona sobie w tym momencie kolację zrobi, coś innego, a rachunek potem przychodzi za wodę taki. No żeby spłynęła ta ciepła. No, żeby spłynęła ta ciepła. I wiesz, dlatego, że ja jestem dżentelmenem, ja mam duży problem z kobietami, wiesz, bo ja nie potrafię wejść i wiesz, i po prostu zwrócić im dosadnie uwagę, że słuchajcie, przesadziłyście, macie płacić. Wiesz, one zaraz zaczynają świecić oczami, zaraz zaczynają przepraszać, to ci ciastem poczęstują, kawą. Ja się nie nadaję, wiesz, ja nie jestem właśnie idealny, tak? Ja się nie nadaję do zarządzaniu domami z kobietami. Jak jest facet, to grzecznie, zawsze staram się grzecznie z kulturą, zawsze daram, wiesz, dojść do człowieka, ale jak już przesadzają, to mówię, dobra, stary, przegiąłeś teraz, pakuj się, masz tyle i tyle czasu, wylatujesz, tak? Dawno mi się to nie zdarzyło, tak jak powiedziałem, chyba 2,5 roku temu ostatniego człowieka, nawet nie wyrzuciłem, po prostu powiedziałem, musisz się wyprowadzić, masz tyle i tyle czasu, na spokojnie sobie coś innego znalazł, się prowadził. Więc tak naprawdę dogaduję się z tymi wszystkimi ludźmi. No ale z tymi paniami to mam problem. Jak oddam teraz to twojemu imiennikowi Kamilowi w zarządzanie, to po prostu pójdzie tak, jak jest w kontrakcie. Dziewczyny, sorry, ja tu tylko pracuję. Na koniec tak tylko dodam, bo już wow, to już godzinę 20 rozmawiamy. Miałem kolegę, który pracował z rok, dwa jako sprzątacz. Sprzątał w hipermarkecie, w galerii, czy w czymś takim, nie? I kiedyś powiedział właśnie, że męskie ubikacje są dużo, dużo czystsze niż damskie. No, moja żona też to, moja żona też zawsze, jak gdzieś idziemy do publicznej toalety, to no, co, zawsze co, co mi w ogóle zmieniło światopogląd, nie? I się zapytałem, dlaczego? I wiesz co, zgadnij, co odpowiedział, jak myślisz? Dlaczego damskie są w dużo gorszym stanie? No nie wiem, no bo może. Jego teoria się spieszyły. Jego teoria była taka, że po prostu wchodzą na muszle i kucają, i często Aha. dwójką nie trafiają tam, gdzie miały trafić. O Boże! Okej, dobra, zejdźmy już z dziewczyn. Zejdźmy nie, no, z dziewczyn. Bo naprawdę na koniec pomyślałem, że tu my jesteśmy jacyś anty, nie? Więc. Nie, no to po prostu statystyka jest, skądś się to bierze, tak? I wiesz, i te ruchy feministyczne i jeszcze pozafeministyczne, no to jednak w Anglii są chyba dużo bardziej jakieś takie popularne. Tak, wiesz, mi się tak wydaje, że na tych pokojach często jak przychodzi pojedyncza dziewczyna, to właśnie takie feministki przychodzą, wiesz?
I to zazwyczaj te feministki mają właśnie takie, wiesz, roszczeniowe podejście i, wiesz, i agresywne do każdego są, tak? Bo one, nie wiem, walczą o coś w tym życiu. Nie wiem, czy same wiedzą o co, nie? Okej. Okay. Dobra, ostatnie pytanie szybkie na koniec. Jak z rotacją u ciebie? Jeden pokój się wynajmuje co ile? Co 3 miesiące? Co pół roku? Wiesz co? W niektórych domach mam osoby, co mieszkają po rok, po 2 lata. Innym razem jest tak, że Średnio. Po pół roku. Uśredni wszystko. Nie liczyłem jeszcze tego, więc ciężko mi uśrednić. Wiesz co, na tyle pokoi, co mamy kilkadziesiąt pokoi, to inaczej ci powiem, mamy kilkadziesiąt pokoi, to średnio jeden pokój się zwalnia na 2-3 miesiące. Okej, okay. Czyli 1% rotacji miesięcznie. No, coś takiego by było, tak. No, to znaczy to się, nie wiem, więcej, bo mniej, bo mamy, teraz na tą chwilę mamy tam z 50 pokoi, nie? No ponad. To 2% rotacji miesięcznie, 2-3%, to niedużo. No nie. No i wiesz, i dochodzą jeszcze nowe, nie? Remontują się. No i to będzie więcej, więcej. W końcu będziesz musiał mieć armię do tego, żeby codziennie znaleźć 100 ludzi, bo będzie taka rotacja i... Nie boisz się? Wiesz co, tutaj marka dużo pomaga, wiesz, już my w ogóle ludzi nie szukamy. Znaczy co, sami się znajdują? Sami się znajdują, tak. Cały czas ktoś do mnie dzwoni, ktoś do mnie pisze. Czasem mam po 5-6 telefonów dziennie. No właśnie, masz 5-6 telefonów dziennie, z każdym porozmawiać się 5 minut, to już jest prawie godzina. No tutaj masz rację, tak. No, masz rację. Ale wiesz, ja już teraz mam tylko gotowy tekst i kontakty z Kamilem. Ja robię tylko kopię w klej. Czy masz pracę? Od kiedy do kiedy potrzebujesz, na jak długo chcesz wprowadzić się, więc po prostu gotowy tekst tylko wklejam, kontakt może do jeszcze Kamila. Może powinieneś zapytać o długość włosów i kolor. No. Wiesz to jak jeszcze tak, żeby to tak, wiesz, zakończyć na wesoło. Bardzo różne, wiesz, ciekawe propozycje dostajesz, jak ludzie dzwonią z zapytaniem o wynajem. Raz miałem, słuchaj, człowieka, który do mnie zadzwonił, się zapytał, czy bym mógł wynająć ode mnie cały dom i zrobić sobie plantację marihuany, że o nic się nie muszę martwić, że on tam stawi słupa, wszystko będzie na niego i tak dalej, i tak dalej. Ja mam zawsze taki, wiesz, bo nie chcę, wiesz, z ludźmi wchodzić w jakieś konflikty i nikogo obrażać, więc zawsze mam taką bardzo dobrą wymówkę. Zawsze się żoną zasłaniam, mówię, nie, nie, bo żona mi nie pozwala na takie rzeczy, nie? Zawsze się żoną zasłaniam. I wtedy ten człowiek się nie czuje, wiesz, że ja go tam ganię czy coś innego, wiesz, nie robisz sobie jakiegoś cichego wroga, hejtera, który gdzieś się tam może na ulicy spotka i, wiesz, dziwnie zareaguje. A tylko, więc zawsze tylko za takie... 2 dni żonę tam kwasem obrzucą, tak? Czy tak, cokolwiek tam w Anglii robią. Ale nie, staram się, wiesz, no widzisz, tu mnie złapałeś, słuchaj. Więc to miałem jedną propozycję taką, innym razem miałem propozycję, facet zadzwonił do mnie, chciał, żebym mu dał dom i on otworzył agencję towarzyską. W większości tutaj w UK są zabronione, ale i tak działają. W ogóle tu w UK, wiesz, jedno się mówi, jedno jest w prawie, a ludzie robią drugie i się jakoś tak nie za bardzo nikt tym przyjmuje. To się nazywa common law. Tak, a najlepsza była pani, która zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ona jest depozytem i że się powinienem domyśleć, jak się będziemy rozliczać, nie? No, ja mówię, wie pani co, ja muszę w tym ciekawe momencie po moją żonę jechać, nie? Więc dla śmiechu czasem bardzo, bardzo ciekawe osoby. A ty wtedy mówisz, nie dzwonią. Biorę depozytu. No, więc... No, więc czasem macie, wiesz, śmieszne sytuacje, śmieszne historie, nie? Można się... No to musisz puścić to nagranie żonie, jak rozmawiałeś z tą dziewczyną i powiedzieć, masz o mnie dbać, bo widzisz, ja tutaj mam takie propozycje. Taki depozyt. Tak, taki depozyt. Dawidzie, dzięki za rozmowę. Powodzenia. Nie przesadzaj z tymi kredytami. O, no tak ci poradzę. I co? Mam nadzieję, że się widzimy jakoś niebawem. No, ja też mam taką nadzieję. Może już później, ale zapraszam cię do siebie tutaj w lutym. Później ci opowiem na co. Znowu nie coś może się dzieje grill. W lutym? Znowu do UK. No, znowu trzeba na te wyspy. Znowu. Więc no. A z wszystkich słuchaczy pozdrawiam, słuchajcie i co, no zapraszam.
na spotkania z Biro. To jest coś, czego ja też czerpałem wiedzę, jakieś inspiracje. Fajne, fajne tematy, fajnych ludzi można poznać. Ja zawsze powtarzam na swoich spotkaniach, które ja organizuję tutaj w Sheffield raz w miesiącu, że jesteśmy tym, kim się otaczamy. Tak? Pokaż mi 5 osób, z którymi się zadajesz na co dzień, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Jeżeli chcesz się rozwijać, to zobacz na stół, przy którym siedzisz. Jeżeli jesteś w nim najmądrzejszy, to przesiądź się do tego stołu, gdzie będziesz najgłupszy, tak? I się dowiesz nowych rzeczy od ludzi, co wiedzą coś więcej, tak? Więc to mi naprawdę też dużo w życiu pomogło, tak? Że spotykałem się, słuchałem ludzi, którzy już coś w życiu osiągnęli i wiesz, i aspirowałem do tego, żeby robić to samo, co oni, tak? I dalej, słuchaj, no patrzę i oglądam się za osobami, które odnoszą fajne sukcesy i są pozytywni. To jest bardzo ważne w życiu, to się żeby nazywa zazdrość. Tak się otaczać. To się nazywa zazdrość. Tak, trzeba zazdrościć. Okej, okay, Dawidzie, nie podpuszczam cię już. Dzięki za rozmowę, wszystkiego dobrego i jak to God save the Queen, tak? Tak jest. Tak. Na razie, pa. Pozdrawiam, cześć.